Witam wszystkich w KUNTY WIDOFANA 2023. No, chyba wszyscy do siebie po sylwestowej nocy. To my podsumowujemy rok. To będzie nowy rok. Ciekawe. A i chciałbym wszystkim życzyć zdrowia, szczęścia, pomyślności. By ten nowy 2023 był równie lepszy od tego poprzedniego, który. Minął. jak widzimy na tej planszy, w tym roku mija 5 lat od pierwszej historycznej misji QA. Chyba to było gdzieś w drugiej połowie 2018. Nie trzeba przypominać, co wtedy się wydarzyło. O tym w QA 2021 o tym wspomniałem, kiedy podsumowałem 10 lat mojego kanału. No dobra. Zacznijmy tradycyjnie od podsumowań, nie tylko od tego, co się wydarzyło na moim kanale, ale tutaj było w Polsce i na świecie licząc polskie kanały telewizyjne i światowe kanały telewizyjne. Te dobre wydarzenia, nie takie złe jak na przykład to, co w trzejdzie mówią. W 2022 zaprezentowałem ostatnie wydanie początków przegrywanych ze starego komputera. Początek asetwa w sesj XX wieku chwała zwycięzcom. A nawet pokazała moją kolekcję kaset w z filmami czytane przez Tomasza Knapika. W pierwszy tygodniu, pierwsze parę dni miał 6 polubień. 2022 rok to premiera Mask Singer. W 2022 w polskich milionach dochodzi do strasznej sytuacji, bardzo idiotycznej i głupej w wykonaniu tej oto uczestniczki powraca Disco Relax, ale pod szyldem Disco i Relax i statuje w telewizji TVP World. W programie Mask Singer występowało, występowało 12 celebrytów i każdy miał ukrytą gwiazdę. I tylko detektywi, ale też widzowie przez i odgadywali, kto jest pod maską danej postaci. W złotej piątce. Na piątym kot, którym pod maską był Marcin Miller z zespołu Boys. Jasna, to był jedyny traf jaki trafiłem. Na czwartym słońce, a pod maską była Beata Koziczak z zespołu BAME no ja, to po... ja w szoku byłem, że to ona nie wiedziałem no i trzeci... podium, trzecie miejsce Kogut, pod maską był Krzysztof Skórzyński na drugi Bocian a pod łaską była Ania Karwan Ten na trzeci to był prezent jest prezenterem, drugi jest wokalistką a na pierwszym aktorka i wokalistka Natasza Orbajska która była pod maską Deszczu zanim Mask Singer wystartował, wystartowała, odbył się szesnasty sezon programu, czwarty aż w Lisajomo". Jedną z bohaterek jest Vicky Gabor, tymfatorka Eurovision 2019 i była najmłodszą uczestniczką w historii całego programu, ale nie udało się zdjęcia, więc wystąpił jeszcze Dancel, pierwszy cudzoziemiec, który wystąpił w tym programie. Powiem, że obaj wygrali po 10 tysięcy. No i dotarli do wielkiego finału. W finale Vicky wcieliła się w role Whitty Houston, a Danzel, który rozpoczął cały finał, zaśpiewał jako Czesław Niemen. No i finalnie Danzel wygrał. Płakałem za szczęścia i ja obstawiłem, że on ma, ma wygrać całą serię. Miałem dwóch faworytów, i Vicky i Danzela, więc. Więc gratuluję. Ciekawe co duńskie, belgijskie media zareagowały. W tym roku także pojawiły się dwa nowe programy. Pierwszą z nich to Farma, prowadzona przez Ilonę, która o tym wspomniała w Quite Stars I jak widzimy na zdjęciu, Marcelinka, ówczesna prezeterka telewizji świętej, która już 7 czerwca już co na. Kilka minut po ósmej już wyrzucili ją z programu i już nie wróci nigdy. Ale po co to ja z tej ciastej weszła do Polsatu? Nie wiem. Drugim jest TVP3 info. To jest taki blog programowy wywitowany w telewizyjnej trójce. Chyba ja już czuję, że będzie jakiś taki kanał o tej nazwie, bo mamy trójkę zwyczajną i trójkę info. Ciekawe jaka będzie różnica. Wchodźmy do tej wokal. Teraz czas na tą uczestniczkę. Uczestniczka miała je dookoła na pytanie za 125 tysięcy. Pytanie: Jak widzimy, wysofiła pani Anita, nie wiem jakie miała ona nazwisko, skąd pochodzi. Ta nie chciała zaryzykować, chciała zabrać 75 tysięcy i iść do domu. I jak wiemy, Niestety nie otrzyma tych pieniędzy, ponieważ nie wykorzystał ostatniego koła. To już 75 tysięcy gry/plasztowych poszło w kanał. Gdyby grała dalej, zaszła by odpowiedź A. No i niestety ta odpowiedź byłaby poprawna. Ta, tak samo jak ta poprzednia, sprzed dwóch lat powiedziała, że nie żałuje swojej decyzji: jest zadowolona z wygranej itp. Tak jak widzicie, ale prezenter czuł, że musiał sprawdzić. Zadzwonił do męża tej uczestniczki i on zaznaczył by odpowiedź B. Kopuluje w jelicie cienkim. Jak wiemy, ta odpowiedź była błędna. Ale oglądaj... sprawdzając przed nagraniem Q&A yy, yy, i tu nagle odpalam i tu nagle widzę ja pierdzielę fragment piramidy ktoś wrzucił. Pięciominutowy. I do tego w wykonaniu prowadzącego milionerów. Ja pierdzielę, Szok stulecia. Uni, unikat roku 2022. Ale tam. No i jak wiemy, była jeś, był jeszcze jeden idiota, który 26 kwietnia zrezygnował na pytanie za 10 tysięcy złotych. pierwszych trzech pytaniach, chyba pierwsze, pierwsze dwa pytania wykorzystał jakieś koło. Pierwsze trzy pytania wykorzystał jakieś koło. Na pytanie za 5 tysięcy nie wykorzysta. Na za 10 tysięcy się poddał. Po prostu idiota. Ale jeszcze wchodzi stop. tych wielkich idiotów, którzy ze dyktowali bez użycia, któregoś tam koła. Jak widzimy, różnica jest dziwna. W Wabank odbył się turniej mistrzów. Pierwszy turniej mistrzów, który odbył się. Pamiętam 3 stycznia. I oto co się wydarzyło. Jak widzimy w tym rankingu, Paweł, Piotr i Tymoteusz nie udało nam się stać nazwisk, Powiedzam, że zwycięzcą został pan Piotr. I to on został mistrzem, mistrzów w Bank 2022. Gratulujemy temu człowiekowi. Ale Zostając w temacie Wabank, w noworocznym odcinku z 2 stycznia wystąpił na jeden z naszych mistrzów teleturniejów. Drugie miejsce pierwszej serii najlepszych z najlepszych, uczestnik kwamiliary, uczestnik miliarda, rozumiej, tp itd. Ale o tym jeszcze za chwilę. Andrzej Zubala. Jeden z naszych mistrzów, ale o tym czy... Pan Marek też wystąpił w 2022. O tym wspomnę za chwilę. Jeszcze dzisiaj. W Familiadzie yy, Tyle. Ty APC walczyła o 3,25 tysięcy, Ale niestety im się nie udało. No przykre. Więc drużyna ABC wygrała 53 zł. I tyle. Ale pas pierwszy w noworocznym wydaniu Familiady walczyli dwaj mistrzowie z, y, z 2022. Początkowo myślałem, że to jakieś turniej mistrzów, co tu się w ogóle wyrabia. Ale może za rok się pojawi turniej mistrzów. Fasjonatki wygrały w, 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 w pierwszej części gry, czyli w pojedynku 360 punktów, czyli 180 zł na cele dobroczynne, a dożyta wc 0, no niestety nic. Więc obaj przekazali na cele dobroczynne 2680. Gratulujemy naszym mistrzom, ale co będzie dalej, nie wiemy. W telewizji odeszło 5 Pięć kobiet, jak widzimy jedna z, e, programowa partnerka prowadzącego drugiej serii Brothera, jak widzimy na zdjęciu. Duet kobiet, które prowadziły Dzień dobry TVN. Jedna z nowych, nowa prezenterka Dzień dobry TVN, która także od nas odeszła, już nie poprowadzi więcej. Oraz pogodynka Polsatu, wraz ze swoją programową partnerką w decyduje stanie z gwiazdami. Odeszło. To już 6. Ale 5 pokazuje na zdjęciu. Ale oglądając zapowiedzi do sanatorium miłości odejdzie Marta. Prezenterka naszego programu. Już nigdy nie poprowadzi ani sanatorium miłości ani rolnika szuka żony. Jej już nigdy nie będzie. Ale kto będzie wtedy nową prowadzącą? Nie wiemy ale za... o tym co, co będzie tajemnica, bo zapowiedzi nie było. W notowaniu tego Trygodia Disco i Relax yy, wygrywało... większość wygrywały polskie przeboje. Dwie to były piosenki z zagranicy. Większość to było disco polo, Reszt Dwie polskie przybyły to było spoza discopolo. Czyli jak widzimy doskonale, pierwsi Bałkanica, który wygrał pierwsze dotowanie, a w trzecim dotowaniu wygrała Kleo z za krokiem krok. Kleo, jak wiemy, znalazł wkurzającej reklamy Media EXpert. Pamiętacie? I każdy z nas natychmiast wyłącza telewizję, radio, żeby już jej nie posłuchać. Tej Media EXpert. Ja lubiłem wersję z ale z kleo to już jest straszne, deaktywowano dwa inne programy, tak to leciało i Hell's Kitchen piekielna Kuchnia, ale rekordzistką roku 2022 była Paula, która jako pierwsza zaśpiewała piosenkę za 50 tysięcy. No i potem odgadła doskonale słowa no i dotarła do wielkiego finału, czyli hit za 100 tysięcy złotych. Ale mogła, ale zrezygnowała z gry o 100 tysięcy. Mogła stracić 20 tysięcy i wygrać 30 gwarantowane, ale 50 tysięcy to też dużo, ale Mało się straciło, ale tam mniejsza z tym. Niestety rok 2022 to był koniec pewnego, pewnej epoki. Znika świat według kiepskich. No i oczywiście kilka odcinków, te, które wymieniłem w przykładzie, to są jeden z najlepszych, najlepsze, z najlepszych. Yy, najlepszy był ten, 5 minut i słynne na dwa yy, rzeczy, rower Błażeja i słynny Klaudiusz. To już chyba większość wie, o którego Klaudiusza chodzi. Niestety... 13 sierpnia to znowu i trzeci rok z rzędu. Ta sama pogodynka w roli sekso, najseksowniejszej pogodynki w naszym kraju prowadzi pogodę w Stereo Kopilowej. To już tam, no, to już wiemy. To było w Uniejowie rok temu w 2021 zeszła pod wodę w Pszczorowie. A w 2020 nie wiem gdzie, właśnie w tym basenie, nie wiem gdzie. Ale niestety z Ninacka, bo powiem to, że program prowadził Tomek, K i Iza, ale ona natychmiast chciała pomścić się na współprzewodzącej i chciała i zupełnie bez ostrzeżenia weszła ta gosia, ta, której nazwiska nie wolno wybawiać. No i jak wiemy, została wyrzucona. Prowadziła bez ubrań. Bez, bez ubrań. Absolutnie była bez niczego. I ochrona już ją wyrzuciła. A pan Tomek, co zrobił? Natychmiast przerwał program i dziękuję. Dobranoc. W tym samym dniu, gdy program Poranny Pytanie nas się dalej zadebiutował, bo wtedy świętowaliśmy 20-lecie, zadebiutował inny program. Chwila Prawdy. Który jest wzorowany na japońskim HAPPY FAMILY PLAN I nie trzeba przecinać co to było 70 lat telewizji to oczywiście wielki jubileusz Świetowaliśmy zaczynając Przepraszam za to to nieważne 17 października wyemitowano Wielki test 70 lat TVP Potem był czas na pretetunie, jaka to melodia, itp. itp. itd. Ale równie głupie było 13 listopada, gdy wyemitowano gale i wyloszono 60-lecia TVP i co było najgorsze, było w wersji dla niesuszących. Pamiętam, przyjechał sąsiad, nie lubił takich programów w tej wersji. I ten się tak zdenerwował, że niestety zniszczył babci. I co babcia oglądała wtedy? Ja nie chciałem. Cała rodzinka sprzeciwiła się. Babcia wtedy słyszała nas i tam... I nie... Chciała obejrzeć ten program. Pamiętam, że prowadzącymi by... Byli... Byli... Pamiętam, że prowadzącymi byli Ida i Tomek K., bo pierwszą literę, bo większość wie, o którego Tomka chodzi. I niestety telewizor się po... zniszczył, telewizor i babcia tak samo jak w tym niszczycielu poszła do szpitalu niestety. Bardzo mi przykro. W tym samym dniu, gdy była gala Maciek, to już wiemy, zaręczył się Tą oto programową partnerką. Mam nadzieję, że to małżeństwo tych prowadzących wytrzymam dłużej niż tych, których nazwiska nie wolno wymawiać. Bo jak wiemy, ci Gosia i Olek są obecnie aktorami filmów erotycznych, to już tak trzeba wiedzieć, kto. W 2022 wymitowano Harry Potter Tu nie domu Hogwartów w sumie nie w w BBC Brit wyemitowano brytyjską wersję Najsłabszego ogniwa. Również w Wielkiej Brytanii wyemitowano Dopasowanej. Zostając w temacie Warner Bros., Warner TV. Wyemitowano i zakończono emisję bloku Złota Kolekcja Cartoon Network. Jakie by było 7 w seriali w sumie. Czyli jak wiemy, Hojak, Pies, Laboratorium Dextera, Johnny Brawo, Krowaj Kurczak, Wrocław Przygody bilego i Mendy, łasica i Zło w Potrawce. Ten gadający mózg w filmie Zło w Potrawce był bohaterem całego serialu. Z tym wiecie który mało był, nic nie mówił, ale mózg był bohaterem milionów widzów. W telewizji statuje TVP Nauka. No dobra, nieważne. W Polsce Robert Lewandowski przenosi się do FC Barcelony. Za James bierze udział w amerykańskim Mam Talent. Top One po kilkunastu latach wyda swój nowy album, a w Eurocheck podpada 213 milionów złotych. I to jest kolejny rekord całej loterii w Polsce. Pierwsze miejsce, i jak wiemy... Roba te wygrał wtedy premiery FIFA The Best. A w tym samym roku Katia, prowadząca Punkt 12 miała taką wpadkę. Zostawiła na swoim piórku smartfona i miała schować tę tam, tam, półeczkę, której nie widać w studiu, ale tam widać, że Powiedzieć, że Katia jest najseksowniejszą prezenterką w LLL-u w tym programie. Prowadzi od samego początku. Nie wiem ile ona ma lat, ale nadal trzyma formę. Złotej ciesiotce najlepszych piłkarzy fans football wygrał Robert Lewandowski. A Karim Bedzema rozbił banki i zostaje zwycięzcą złotej piłki. Oto kilka przykładowych nagród. To co było z 25 kwietnia nie pamiętam, ale Robert Ladowski zniszczył wszystkich co to grosz, co do joty. W 2022 w... wspomniałem wtedy o PKO Exaklasie, gdy Wisła Krak, Legia Warszawa była na samym końcu ale Kia awansowała o 7 oczek. Lech postać wtedy wygrywał. Do ligi konferencji awansowało Raków, Częstochowa, Pogoń w i Lechia Gdańsk. A z eksaklasą pożegnało się Brukpet Terwalica Nieciecza. Terwalika Nieciecza, kto jak to woli. Wisła Kraków i Guni Kłęczna. Obie, be, obie dają mięki, a Wisła po chyba 25 latach żegna się, z, przerywa swoją wizytę w eksaklasie a Radziomiak Peniaminek awansowo trafił na, na siódmą pozycję. W setkę urodziny Lecha Poznań yy, zakończyliśmy. Wtedy Lech Poznań przegrał i Puchar i Super Puchar Polski, ale klasę rozbił. W fazie grupowej do Konferencji Europy Dużyna. Z... Przegraliśmy. Jak widzimy, tylko jeden mecz z Villarialem. reszcie Resztę Dwa wygraliśmy. I jak widzimy, byliśmy na drugim, to oznacza baraż. A my 26 lutego i 23 zagamy z Body Glint Ale jak to się skończy. Czy Budoglint nas ogra? Czy może my awansujemy do jednej z finał Ligi Konferencji Europy? Będzie to radość wśród polskich kibiców? Na te inne pytania dowiemy się już w lutym. Lice mistrzów siatkówki Imoko Kokęgliano z naszą Polką zbliżyło się znowu z w walki z Niestety ten rewanż okazał się sukcesem dla Turczyków. Jeszcze jeden rewanż był podczas beczu Saksy, Kierzyn Kośles i Taskentino. Zaxa rozbiła ta Tentino 3 do 0. Ale Zaxa nie rozpoczęła sezonu bardzo dobrze, gdyż Zaxa przegrała mecz Super Puchar. liga mistrzów piłki ręcznej jak widzimy w, w, grała Łomża Vive Kielce niestety Barcelona Duma Katalonii <grystanie> Rzeczywiście ma swój klub szczypiony, jaka Leverkusen le, le, tam Widzę naródów siatkówki mężczyzn. My wygraliśmy mecz o trzecie miejsce. No. Ale w, w, w Mistrzostwa Siatkówce Mężczyzn, Mistrzostwa Taki Mundial, Polska ogrywa, przegrywa, wygrywa całą grupę C. I walczyliśmy wtedy tak. Z Tunezją wygraliśmy, ze Stanami wygraliśmy, z Brazylią, który miał być finałem, ale niestety do tego nie doszło. Wygraliśmy. Niestety finał z Włochami nie wygraliśmy. Nie udało nam się obronić tytułu Mistrza Świata, więc Włochy wygrali. Podczas Baraszy to FIFA World Cup. Mistrzostwa świata Polska wygrała walkowerem 3 do zera. Ale rywa, naszymi rywalami była Szwecja. No i z dla naszych strzelił lewy i zieliński. Ale w jednym z grup parażowych Włochy przegrało z Macedonią Północną. Ale Portugalia dostała się do dalszej części rozgrywek. Naszymi rywalami zostali Argentyna, Arabia Saudyjska i Meksyk. Te, co zaznaczyłem na żółto, to są największe sukcesy tych oto krajów. W pierwszym meczu zemisowaliśmy z Meksykiem. Jeden emis, jedna porażka, jeden, yy, jedno zwycięstwo. Raz wygraliśmy z Arabią, raz przegraliśmy z Argentyną. No ale jak widzimy my, pas pierwszy po 36 latach. Awansowaliśmy do dalszej części rozgrywek. Taka rozpacz ze szczęścia. Ja też płakałem, płakałem z radości. Ale niestety nasze spotkanie z Mundialem zakończyło się w jednej 8 finału, gdy Francja nas dobiła Polskę. Naszą drużynę dobiła Francja 3 do 1. Ale na bramkę na pocieszeń szczelił lewy z karnego. No i klątwa karnych zdjęta doszczętnie. Ale w finale Argentyna wygrała z Francją 4 do 2 w karnych. 3-3 w 120 minutach. No ale w mistrzostwach Europy Kobiet w piłce nożnej. Anglicy wygrali z sami. psami w rankingu WTA Tour. raz pierwszy na podium z 4 kwietnia weszła na pierwsze miejsce weszła Iga Świątek. Jeszcze żadna Polka nie była tak daleko w tej. Ale obecnie ten werdykt wygląda tak. No i potem ja to tam. Ale co się wydarzy w nowym roku, czy Iga wytrzyma najdłużej. Ile wielkoszczędowych turniejów w roku uda nam się zdobyć? O tym jeszcze w tym roku. Niestety, to były najgorsze moje Igrzyska Olimpijskie w tym stuleciu. My zdobywaliśmy tylko jeden, jedyny medal. Brązowy medal, który zdobył Dawid Kubacki, ale na Igrzyskach Olimpijskich nic. Zupełnie nic. Pekin była nawet pierwszym krajem, w historii, która zagrała i letniej, i zimowej Igrzyska. No i jak widzimy, to z naszych statów na Igrzyskach. Jeden z naszych większych sukcesów był to, u Igrzyska w 2014, gdy udało się zdobyć cztery złote medale. Jeden ze słynnych był oczywiście Piotr Zbigniew, wkrótce i słynny komentarz chyba Piotra Dębowskiego. I to matko, jedyna on to zrobił. To był jeden z najzabawniejszych komentarzy w historii całej telewizji. Podczas meczu o gwiazd NPA drużyna Jamesa, LeBrona Jamesa zagała z Dużyną Kevina Duranta. No i tyle tam. Ale w finale 75-lecia NBA cały tur, cały pojedynek wygrał Golden State Warriors 4 do 2 I tyle. Podczas NBA Draft Jeremy Sochan został jest koszykarzem San Antonio Sports. I byliśmy dziewiątką. Jeszcze żaden Polak tego nie zrobił. Podczas WrestleMania, jak widzimy, w WrestleMania do grona Hall of Fame, między innymi trafił, Undertaker No pamiętam zamroczy muzykę, który, Jak... i te picie dworów, jak oglądałem Raw, pierwsze Raw po WrestleMania 2019, to ja już wiedziałem, że za chwilę coś się wydarzy. I ten. i wszyscy. O nie, Undertaker, Undertaker. Podczas wideo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas światełka, zamiast kompozycji specjalnej na to światełka, usłyszeliśmy zespół Queen I Want It All. Ale w pojedynku o złote karty telefonicze i złote serduszko numer 1 złotą kartę telefoniczną otrzymał Ita 600 złotówka, czyli w starym nominale 6 miliardów 10 tysięcy starych złotych. I Biogen Łódź, nie wiem która z rzędu, który wygrał z OCD-u 1 dał 767 767 złotych, czyli 7 miliardów 777 milionów, 770 tysięcy starych złotych. Sarah James, jak wiemy, dotarła, do, wystąpiła w amerykańskim loteradzie, ale nie wygrała. Na początku roku Sara wystąpi w turnieju mistrzów amerykańskiego mam talent. Jak to się skończy? Nie wiem. Ale zostawiacie mam talent. No to już wiemy, w 5 złotych przycisków. Jak widzimy, jako pierwsza złoty przycisk z 14. serii otrzymała Martyna Stawowy jest w osobowczynią Złotego Przycisku w całej historii programu. I jak widzimy, dziką kartę do finału dostała Vanessa Kujawiak, która przez trzy tygodnie miała tą słynną dziką kartę. Ale platynowy przycisk padł w pierwszym odcinku półfinałowym, i otrzymał akordeonista Biło Słachotko. I żeby to był przypadek, dostał i złote, i platynowe przyciski. Natychmiast dostał się do finału. Do finału także awansowali więcej TV, sztuka ciała. Rzeczywiście to były kobiety. <grywia> Laura Florentyna Dziomba, ta dziewczyna na wózku inwalidzkim. I m.in. Paula Biskup, która jest określona jako Nowa Sanach. A jak wyglądała Złota Trójka? Trzecie miejsce Matyna Stawowy, z Złotego Przycisku. Drugie miejsce Paweł Haczkul i dwa... Paul z zdobywca 20 tysięcy. I po raz pierwszy w historii całego programu. Platynowy Przycisk wygrał cały program, całą serię. I został milion złotych. Miło Mahonko. Jak wylicząc statystyki zwycięzców, jak widzimy, najwięcej wygrało akrobatów. Nie pamiętam, czy tak rzeczywiście było. Było czterech wokalistów, którzy wygrało, trzech akordeonistów i jeden, rysow... jeden sownik piaskiem. Było dwóch cudzoziemców, którzy wygrali. Ostatnie dziecko, które wygrało wtedy w program w czasie, gdy był dzieckiem, był 14-letni Adrian Makar, obecnie już 22-letni mężczyzna, który wystąpił w, w castigu dopiero w pierwszym odcinku. Ja bym się bał, żeby gdyby dostał klaty przycisk, to by płakał doszczętnie. Ale niestety równie niesprawiedliwie był w tym w 2014, gdyż wystąpił Meksykanin Juan Carlos Cano. No, i tu jak widać, właśnie ten na to mężczyzna. Dobra. W Polsce nie brakowało radości. Karolina Bielawska zostaje najpiękniejszą kobietą na świecie. 33 lata wcześniej ten sam tytuł dostała Aneta Kęglicka. Pez Xtreme przygotowana w czytelniku sporo niespodzianek. Między innymi premierę filmu. Pez X Extreme TV nieco wcześniej wydano numer zerowy, a nawet pojawiła się redycja pierwszego historycznego numeru. Super kumulacji. Nikt nie pobił rekordu, ale wyrównano. Wiesław z Pioj Puchdlackiej wygrał 640 000 złotych. W 2022 reaktywuje się telewizja BBC3. Reaktywuje się nawet The 100000 Max Show. Umiera Pop Saget a nawet debiutuje hiszpańska wersja Beat the Chasers. Przez cały 2022 rok w tym programie raz padła główna wygrana, raz nie padła. Nie pamiętam tej gwarantowanej kwoty z pierwszego odcinka, tylko to już chyba pamiętam ile. Bieli 5 likwidowanych kombinacji z 10, to już jest Absolutnie pewne czy to było 50-50, 50-50, połowa zniszczona, tak zwana, no ale także zaktywowana, i pojawił się m.in. Tak, wśród nowości z aktywacji, m.in. Punkt 6, Punkt 7, grecka wersja milionerów, niemiecki Bank, piramida yy, wróżki w ale co jeszcze dziwniejsi, niemiecka dobra cena, Amer brytyjski Ninja Warrior, Cartoon Cartoons. Pupem jeszcze nawet wrócił. Eterturmspringen. I to jest Tak, to Ale jedna z nowości, które chciałem wspomnieć, jest On a Limit. Można było wygrać 5 tysięcy. Zaczynając tą grę. Dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, milion euro. Dziesiątki milionów euro. To jest najwyższa kwota w historii całej niemieckiej telewizji. Również wyemitowano jubileuszowe programy, m.in. 35-lecie programu ze filmu Dirty Dancing, czyli wirujący seks, oraz film z 2000 odcinek On Trance. Ja sobie pomyślałem o tym, co mam powiedzieć Tymi wioszami, ja nie oglądałem całego, ale Powiem że przecież jakaś prezenterka No i tam, jakaś tam, seksownie na to No, ale w etatów Springen wystąpiło sporo gwiazd Między innymi Paul Janke, Stefanie Edelman Filip yy... Pawlowicz Czy między innymi Matthias Mester. Natomiast Stefanie Edelman, ona po raz pierwszy, przed milionami widzów, po raz pierwszy pokazała się w swojej i była najseksowniejsza, no, w tym programie. Ale w pojedynku składów synchronicznych, nie udało mi się znaleźć wszystkich, ale między innymi była, był duet Stefanie Edelman i Boris Hans, była siostr, to są siostry, Charlotte i Lola Weypert, Jacken i Mark Tienzy, Felix von Jaszyrow i Felix van de Wette, i Bella Lestig i Angela Finger-Erben. Ale w turnieju Wasserspielen Kwiatów między innymi była Lola Viper, Mark Filip Phil Pawłowicz, Matthias Bester. No tam. <kluzny> Nie udało mi Ale w turnieju Giffel Tejquiz Giganten, z tego pamiętam, wystąpiło m.in. Jan Stoch, 15 zwycięzca głównej nagrody w niebieskich filoderach, i jak widzimy, Jan Stoch, Hamburg. I Elfriede Wadala z Wiednia. To oczywiście Austria, bo też Austriaczka. Też wystąpiła w, ale w austriackich milionerach, ale jest, była piątą zwycięzczynią głównej nagrody w austriackich milionerach. W drugiej serii wystąpił profesor dr Eckhard Freise, pierwszy triumfator nagrody głównej oraz Ralf Schnur z Hanoweru. To już wiecie o kogo chodzi. W niemieckiej dobrej serii pojawiło się dużo wspaniałych gier, m.in. Fallschutte, Ristig, te które znamy, te które nie znamy, nimi, te chyba, które były nowe, ale wszystkie chyba są znane. Merone Weniger Absturz. To jest bardzo z niebezpieczną grą. Jak tego większość się boi, Love and Touch. chances. Bardzo mocna gra. Shadow Price. Och, i Ein loche, No, to też bardzo mocne gry. Też Shadow Price to jest moja ukochana gra, jaką uwielbiam. I ten jingle wstępu do gry. Jak widzimy. Eee, yy, jest. Harry Winwód. I wciąż ten Dany lek speaker. No i tu jak widać. W teleturniu Fort Boyard doszło do pożegnania z tygrysami. Bo jak widzimy, chronimy zwierzęta. To po raz pierwszy w historii całej, całego programu nie było już tygrysów. Nie wiem, co tam było. W 2022 pojawił się w kinach więcej niemniej Top Gun Maverick. Baby Shark osiągnął 10 miliardów wyświetleń. Powerball padł rekordowe 2 miliardy 40 milionów dolarów a Kalosz Orkiestra wygrywa Eurowizję. Wraz z Top Gunem w kinach pojawiły się kolejne części różnych trilogii, więcej nimi ostatnie części, a za, za ostatnie części. Więcej Jurassic World Dominion oraz Halloween Finale. Jeden z symboli Halloweena był... E, znak był maski z Shamrock Novelties, Silver Shamrock no, jak widzimy, to na no to, tą listą koniczynę najbardziej mnie wkurza ta melodyjka z tej reklamy. Da do piosenek, który nie da się słuchać, chyba, bo ja nie dam rady. Również zmienił nazwy, Więc Fox Star Studios zmienił nazwę na Star Studios. W 1972, podczas jednego z superów. Nintendo Switch wyprzedził tytuł słynnego Szaraka, czyli PlayStation 1 oraz PlayStation 4. Jest dosłownie bliski do wyprzedzenia własnej konsoli, czyli Game, Boya 2, Game Boy, ale czy wyprzedzi ds i słynną dwójkę? Nie wiem. Premier także ma FIFA 23. Ostatnia FIFA, jaka wyszła od EA Sports, a nowym będzie 2K Sports. Pojawia się m.in. innymi Grakkard górę, ta nowa część. A między nimi umiera Olivia Newton-John. Christian Ochman, wnuk Wiesława Ochmana, po raz pierwszy po pięciu latach bierze udział w Fidale Eurowizji. Ukraina wygrała Eurowizję już trzeci raz, wcześniej w 2014, gdy Jusłana śpiewała White Dances oraz Dżemala znalazł piosenki 1944. Czas na najciekawsze komentarze od widzów. Brzozowsk pierwszy, pierwszym, bo jak wiemy 10 komentarzy chciałem zaprezentować. Pierwsze z ich to, który z tych zwierząt nie składa jaj, ale rodzi młode? Lekwan zielony, salamandra alpejska, jaszczurka zwinka czy ropucha położna? Ale zostałem w temacie milionerów, bo padło pytanie za milion. Bo tu mamy dalsze pytania. Padło ich czterech. Pierwszym był Maciej Mędrzycki z Warszawy. Pamiętamy doskonale poprzednie pytanie, jak wiemy, padło 23 września 2021. Przed nim. Grał również Warszawiak, Jacek i Waszko, to już nie trzeba przedstawiać, co się wtedy wydarzyło. Skąd najdalej jest do końca świata zwanego też jako górzysta poza z Miał jeszcze telefon do przyjaciela. Ten chciał zadzwonić, ale niestety mu nie pomógł. Więc musiał zdecydować, albo iść na całość, albo zrezygnować i zabrać pół miliona. Ja oglądałem i strzelałem, zanim. To, ja obstawiałem, że to może być bardzo łatwe pytanie, że to może być odpowiedź B. z za Wielkopolskiem. Jak wiemy, ta odpowiedź była niepoprawna, więc zrezygnował, gdyby grał dalej, zacząłby odpowiedź C. Z Piekło w Pomorskim. Niestety, ta odpowiedź byłaby poprawna. Ja miałem pecha. Kolejnym szczęśliwcem był Przemysław Zieliński z Gorzędzieja. Miasto gorzędziej, nie wiem, na którym województwie to leży. I jak wiemy, miś pani tego miasta Państwo Brown zależy na dworcu w Londynie pochodzi z piłcznych zachodków czego? I ja pamiętam to pytanie, ale o tym za chwilę. On nie chciał grać dalej, zabrał pół miliona i wygrał dalej, zaczął wyotczyć C. Że pochodzi z bocznych zakątków Rosji. No ale ta odpowiedź była niepoprawda, bo to jest A. I taka ciekawostka, bo jak widzimy, to samo pytanie usłyszał David Goodman, ale były inne warianty odpowiedzi. Wykorzystał wszystkie czekolady, wykorzystał pół, na pół, potem wykorzystał publiczność, potem wykorzystał telefon. No i na koń... no i zaryzykował i wygrał. Trzecim był Tomasz Oszachowski z Słoci, ale ten wstęp nie jest bo już większość wie. Kto w połowie XIX wieku skopiował swój dom dziewicy dziewicy w Europie, w Stanach Zjednoczonych, ale najbardziej i do dziś popularne w Japonii? Czy to był Franciszek Litz-Reiding, Edward Kirksbergen, Robert Schumann z Wikau, czy Tekla Bontarzewska z mławy? On chciał grać na i zastąpić odpowiedź D. Zaznaczył odpowiedź D. I on stał się piątym Polakiem, który wygrał milion złotych. No, i jak wiemy, to był bardzo szczęśliwy dzień dla tego człowieka. Powszednikami, którzy grali w trzech odcinkach i totali do finału w Polsce, był pierwszy. Był pan Remigiusz, gubisz z Kubis, miasta Banino. Wystąp w trzeciej grze, która miała miejsce 16 października. To są Miał jeszcze pytanie do publiczności. Wykorzystał, ze sektora, gdyby wygrał dalej, straciłby 460 tysięcy. Drugim był Dawid Wichalewski, który jest w trzeciej grze, która miał miejsce 5 października. Był na pytaniu za milion, nie miał żadnych uratowników. Chciał iść na całość, niestety mu się nie powiodło. Niestety stracił 460 tysięcy. Ale do tej pory były trzej po, po, poprzedni gracze, którzy też występowali w trzech i wygrali. Pierwszym był Birk Hurberg ze Szwecji, potem był Leon Winstein. I Ulf Jensen Tomasz Orzechowski, był związany z dwoma innymi teleturniejami. Swój debiut prawdopodobnie miał miejsce w Wabank, a potem był czas na jeden z dziesięciu, gdzie w pierwszym odcinku 125 serii uspierał 533 punkty, co na dodatek. Był rekordem jednych odcinków. Ale niestety, nikt w finale nie prześcignął tego człowieka. Więc pan Tomek nie dotarł nawet do finału całej serii, do, do rundy finałowej. No i wygrał właśnie 10 tysięcy za najwyższą punktację. Ale poprzednim graczem, który wystąpił w wielu teatrowniach, między innymi był, chodzi o jednego... Swój debiut zaliczył w The Bank miał Bernie Kuen, który 21 lat wcześniej, jak widzimy, który w 93 roku wystąpił w amerykańskiej wersji Vabank. Jeszcze wtedy pamiętam za czasów Alexa Tribeca, niestety, już świętej pamięci. Ostatnie pytanie: za od w tym roku. I na dodatek, pasko, pierwszy po pięciu latach przerwy usłyszeli celebryci Małgorzata Rozenek Majdan i Krzysztof Skurzyński. I ta lokal zaprosili do powieści: jeśli zimował do co podróżny, ta bazak bała, wprost z kart pożegnania jesieni. Nie mieli już żadnych kuratunkowych, pamiętamy: 3 września, października, jubileusz Cefalenu. Oni nie chcieli grać dalej, chcieli zabrać pół miliona. Gdyby grali dalej, zataczyliby odpowiedź C. Gdyby oni by to zataczyli, straciliby 460 tysięcy. Do tej pory, jak wiemy, mamy pięciu zwycięzców. Kto będzie szóstym szczęśliwcem, który wygra całą kwotę? Nie wiemy. Czas na 30 graczy, którzy byli na finałowym pytaniu. Pierwszym jak wie był Władysław Kostrzewski. No ale na, na pierwszy Rzykowicowie czekali dwa kolejne 2 la, lata po pierwszym, prawie dwa lata po pierwszym pytają za milion. Gdy Filip Łapiński zaryzykował na pytanie za milion. Niestety mu się nie udało. Wygrał 32 tysiące stacił 468 tysięcy. W kolejnej ne, 10 w, w, nie, kończyły się też ryzykiem i wygraną. No i TP i TT to samo bo I oto cała trzydziestka graczy, którzy dotarli do finału. Ale tak jeszcze chciałem zacząć listę 25 najciekawszych momentów w historii całej wersji światowej wersji milionerów. Pierwszy przypadek miał miejsce 4 września 1998, gdy zadebiutował cały program. Pierwszym prowadzącym był Chris Tarrant, showman wielu wielu programów, jest innymi yy, dyka, wielu programów, między innymi Dziennikarz Radiowy. I tutaj jak widzimy pierwsza dziesiątka uczestników, większość pochodziła z Londynu i z miasta Kent. A oto drabinki zwycięzców, tu były odcinki pilot, Wtedy przed nagraniem odcinka Pilot początkowo spodziewano się, że padnie 21 pytań, ale skrócono do 15. Pierwsze pytanie było wate 1 funta, potem było 10, 100, 500 itp. Itd. Ale pierwsze trzy pytania też były zmienione, bo pierwsze wate było za 100, 200, 300. Pierwszym krajem, który kupił prawa na produkcję, była Holandia. Kto miał swoją wersję Lotto Wicked Millionaire? Produkcja przez Rubita Timbrinke. Najstarszym debiutującym prowadzący milionerów był Regis Philbin, który zadebiutował w wieku 68 lat. Krajem, które zadebitowały w tym samym dniu była Polska i Niemcy. Pięć minut po premierze milionerów w Polsce wystartowała emisja graczyków. Taka ciekawostka. W poprzednim kiertej pomyślałem, że prezydentami do prowadzenia byli Krzysztof Ibisz i Rafał Rykowski. Ani jeden, ale ten drugi to ale sobie jeszcze zanim powiem bo on, według mnie, był pasowałby do milionerów, ale nie udało się. Ani jeden, ani drugi nie byli pierwszymi wyborami do prowadzenia milionerów. Pierwszy wyborem na prowadzącego polskiej wersji milionerów był Wojciech Jagielski. No, o tym od. O tym nie wiedziałem, ale zaskoczyłem, sprawdzając komentarze, to po pierwszej zapowiedzi. Był związany oczywiście z Radiem Z. Prowadził między innymi no pierwszą listę przepływów Radia Z Złotka 16. Chociaż był prowadzący nawet Tokrząb, między innymi Wieczór z, Jag... z Vampire, Wieczór z Jagielski, Dazdowie Jagielski. No, był prowadzący jednego, teleturnieju. Wielka drako dzieciaka, a nawet był jeden z prowadzących dzień dobry. TVN, tak widzimy, dominkę wygranych. Jak widzimy, pierwsze, py pierwsze pytania były w te same wartości, ale były w walutach. Rekordzistami pierwszej serii zostali Krzysztof Karwowski, który wygrał 30 5, 5 marca. A rów do dwa miesiące później zrobił to Jarosław Olejnicki. Ale po zakończeniu pierwszej serii milionerów w wakacje wyemitowano fenomen. Jedno z toli, jak widzimy, było w sporo gości. Między nimi Krzysztof Karwowski, Piotr Mach. I między innymi yy, Anna pęska Formela, która wieła nada więcej z książki Grałam w milionerach. Pierwszym zwycięzcą głównej nagrody był John Carpenter, który 19 listopada usłyszał fajne pytanie, wykorzystał je do koło, zadzwonił do taty w za Zachwiewiewek-Amilion. Ich na zostali. Siri Achwetwetali, który w noworocznym odcinku w krajach arabskich, wykorzystał tylko pytanie do publiczności. Nie chciał zadzwonić, nie chciał poprosić o odrzucenie dwóch błędnych odpowiedzi. Drugim był, ale nie podałem nazwiska, bo już widzicie na ramce, Donald Fir. Wykorzystał pytanie pół na pół. Nie chciał zadzwonić ani do jednego ani do drugiego przyjaciela, ani nie chciał zapytać Jeremy'ego Clarksona. Pierwszym uczestnikiem spoza Stanów Zjednoczonych, który wygrał główną nagrodę, był David Patterson. Pierwszą kobietą na świecie, która wygrała główną nagrodę, była Renata Morgano z Portugalii. Wygrała 50 milionów Eskudo. Pierwszą kobietą na świecie, która była prezydentką milionerów była Barbara Stuckl. Była okrzyknięta pierwsza kobieta na świecie, która zmierzyła się z prowadzeniem milionerów, bo większość prowadzi mężczyźni, a pod koniec dekady nasz Polak był najmłodszym prowadzącym, bo miał wtedy no nie wiem, nie pamiętam jak bo wtedy miał wtedy 33 lata. Barbara yy, wystąpiła, w, nie, nie pamiętam w jakich programach jeszcze wystąpiła w roli prezenterki, ale poprzednikiem był Reinhard Fendrich. Reinhard Fendrich, który yy, o kilka lat starszy od tej, po, od tej którą pokazałem przed chwilą. Pierwszym celebrytą, który wygrał główną nagrodę był Japończyk Hiroshi Hase. Wygrał 10 milionów japońskich yen. Oto ten moment za prawidłowej odpowiedzi. <grym> Pierwsze dziecko, które wygrał główną nagrodę był Ravi Sainis Indii. pamiętacie tę sytuację? 9-10 Większość chyba nie zapomni. Było sporo filmików o tym człowieku. Charles Ingram, jego żona Diana i przyjaciel Tykwar Witok. Oszukiwali. Kaszel, pamiętacie? Pamiętacie kaszel? No. No, wróciłem. Ale taka ciekawostka, to już widzimy. Charles już nie ujrzał miliona dolarów, funtów wysokich, ale z wysopili w wielu terytorium, a więcej innymi w najsłabszym ogniwie. A Tekwen wystąpił w reklamie syropu na kaszel. Chciałbym zobaczyć tą reklamę. Nie wiem jaka to była produkt, ale nie wiem. 11 dni później prawdziwym trzecim milionerem był Robert Briggs. Uczestnicy, którzy popełnili błąd, dawidowali pytaniu przez błędy pytanie. Tymi of, ty, on byli to Lawrence i Jackie Livelyn Bowen. W pytaniu, które przetłumaczyłem, przetłumaczone w języku latynowskim, jakie brzmi motto Stanów Zjednoczonych? Czy to był? In God we trust, one out of many, all as one, lub striving together. Oni zaznaczyli odpowiedź A. Ale niestety to było... Ale! Skoro to było błędne pytanie, padło inne pytanie. Wrócili do studia i słyszeli nowe pytanie. Jak nazywał się pierwszy człowiek na świecie, który poleciał w kosmos po raz drugi? Czy to był Wlar Mietitow, Michael Collins, Gus Grissom, czy Yuri Gagarin? Nie chcieli grać dalej, zabrali pół miliona. Gdy grali dalej, za by odpowiedź te. I to byłaby niepoprawna odpowiedź, bo poprawą odpowiedź był Gaz Grisom. Słynny odcinek sesji z okazji Wisła Świata w No, odbyło się w Niemczech. W roli byli Tim Melzer, Baba prezenterka. Rudy Vollar, nie wiem kto, a na końcu grał Hust Szlama. Hust Szlama? No to już większość wie co chodzi. Więc na cele dobroczynne poszło 1 250 ,000, 000 euro. Uczestnik, który wcześniej przegrał, kilka miesięcy później wygrał główną nagrodę. To osobą był Takeshi Kitanu. 18 września 2008 i 30 września 2009. Wreszcie Takeshi się podniósł, a prezenter, nie pamiętam, jakie miał nazwisko, chyba Miromonta, Radość, że Takeshi wygrał. Szczęśliwy, że Takeshi wygrał. Płat. No, gdyby jeszcze popłakał się, to byłaby na jeszcze wzruszająca scena w historii japońskich milionerów. Uczestnik, który zaufał publiczności do filowych pytanie przegrał. Tą ofiarą był Kim Bessing. Nie udało nam się przetłumaczyć pytania, ale to było trudne z przetłumaczeniem kategorii. To są kategorie Bottoms Up. To było w roli zasad, jakie padły, jakie były kategorie. Uczestnik korzystał publiczność. On chciał zaznaczyć odpowiedź C, i niestety to była niepoprawna odpowiedź. Poprawna odpowiedź była freska. Stracił 475 tysięcy dolarów. Pierwszy cywil w Speed offa był Björn Lien. Uczestnik z który wygrał główną nagrodę. To było prorocze w związku z filmem Slamdog Miliona z ulicy. Trzeciwcem był Sushi Kumar, który też mieszkający w stawcach nie oszukiwał, ale był bohaterem. Prowadzący, który zaczął poglądać przez koputę uczestników podczas eliminacji. Tym bohaterem był Gunther Jauch. Sami wiecie, ja bym się bał, jaka była reakcja polskiego prowadzącego. Co chciałem zobaczyć jego reakcję. Pierwszymi uczestnikami, którzy wygrali główne nagrody w groty byli Pittys i Andreas Ludmanson. Dwukrotnie wygrali po milion koron. W sumie wygrali 2 miliony. Prezes, który został przyknięty jako najdłużej urzędujący prowadzący milionerów na świecie, był Eddie Maguire z Australii. Poprzednim jako dziecko, był prowadzący oryginalnej wersji milionerów Chris Torrent. Prowadził przez 5632 dni. Kraj, który doczekał się trzech zwycięzców w jednym odcinku. Tymi byli Diana Campos, Eduardo Jimenez i Julio Avellaros, Arevalos. Uczestnik, który na finalnym pytaniu wykorzystał, pytanie o późniejszości i. to będzie niespodzianka. Tym bohater był Yevgeny Maliszuk z Almatów. Nie pamiętam polskiej treści pytania, ale napisałem po angielsku. Wykorzystał ostatnie koło, pamiętam jaki był układku. Niestety żaden nie chciał głosować, więc on musiał zdać się na los albo zabrać 5 mi milionów, albo zar iść na całość. Ten chciał zacząć odpowiedź D, i słusznie. Najdłużej z pierwszy zwycięzca na świecie był nie Polak, a Turek, Arda Ayten z Turcji, który, który wygrał milion tureckich lir. Uczestniczka, która zrezygnowała na przedostatni pytanie, bez użycia ostatniego roku. Pierwsza osobą, osobą była Hanna przydatek z Polski. To są pytanie. Krzysztof Koweda komputował muzykę do tych czterech filmów. Który, że co? Kto inny niż pozostałe? Ta nie chciał, grać, ta nie chciała, zazwolić. Gdyby grała dalej, zaczęła odpowiedź B. No i ta odpowiedź byłaby niepoprawda. No i tutaj jest taka ciekawostka. Ale nie dostała 250 250 tysięcy, wyszła z zlewem na koncie. Najdłużej w drugim zwycięzca na świecie był Henny. Która była... Ma... Ale... Poprzednikiem był... hans Pitis Wiese Winter. Który... 6 stycznia 2031 jako pierwszy wygrał Million Golden, no a potem 7, 185, czyli częściej był czas na Adheni i wygrał w wysokości 5 mili nie, miliona euro. I tak na koniec całej listy. Wszyscy zwycięzcy światowej kwestii milionerów. Przez pierwszy, jak wiemy, był. No, przepraszam, co zapomniałem. No i potem różne, różne osoby wygrywały. Celebryci, dzieci. No, kto by tu się spodziewał, że kolejne osoby, co, między innymi w Chorwacji, które od nowego 2023 ma już walutę euro. Nie ma już chorwackich kun. Efekt Na no, samej wiecie. Do tej pory po, po Sylwestrowym Taliu w światowej wersji było już 234 osoby. 233 osoby. Wśród nich jest Jednak to wygra dwukrotnie. A co się wydarzy w roku Świecie na świecie? I kto wygra? Nie wiemy. Ale na świecie tych, którzy przegrali, było do tej pory w sumie udokumentowane. Ten jest znalazł w już 89 winny Studio Fuse. W tych złotych czasach podstatu w niektórych dniach ten serial Pokémon był przedplatany z życiową szansą. A pod koniec czwartej serii awanturował kasę, wieczorem. Ale w mojej wersji telewizyjnej to będzie przed turniejem. Moje wspomnienia z postatu do 13 roku życia, wtedy oglądałem sporo programów. Czyli przykładami są Pokémon, Raspberry Pi, Real TV, Idź na całość, wtedy tego zonka się Pan, Awantura o kasę, itp., itd., itp., itd. Tę większość to już widzicie. Ale taka ciekawostka, że mamy nasze kategorie wiekowe, ale trzeba porównać z grecką, bo tu te trzy to mają inne kolory. Przypadek nie sądzę. Ale co się wydarzyło w piątej i szóstej serii Ninja Warrior? W piątej serii last minute, serii został Igor Wojcik, a gościem piątej i serii był Team Champion, który był pierwszym Europejczykiem, który zdobył górę Midoriama. Paweł Murawski został Last Man Standing szóstej serii, a Last Woman Standing była Dorota Gadzińska. Ale czas na niemiecką wersję. Last Man Standing został Max Gurder. A na złą nie wiem kto. Jeżeli ktoś wie, to proszę dostać. Ale taka ciekawostka, gdy podczas ospowy Ridley Castelli. Tylko, coś tutaj. Bo Ridley Castelli wystąpił od 2017 roku. I pytanie: jaki będzie jego cel w najbliższych latach w tym programie? Że on chce próbować zdobyć szczyt góry Midoriama. No i 4 lata później. Ta wróżba się spełniła. W Tudiu Trzech zwycięzca zwycięzcą zostały Stare Zjednoczone, na drugim Niemcy. Trzecia, Australia, czwarta, Izrael. Schipper, -pl, PL napisał wspomnienia dzieciństwa. Ale żeby zostać w tych latach to wspomnę niewykorzystane odcinki lat 60. i 60. z to był rok. Pierwszy z nich był program, był stat tele, ośrodka telewizyjnego w Szczecinie. Telewizja rozpoczęła codzienną emisję, statuje peryskop i klaps. W Polsce powstaje Czerwono Charlie, statują Krzyżacy a w radiu statują w Jezioranach. W ABC wywyjtowano w Stollow, ITV wybitowano Correlation Street, statuje norweska telewizja NRK oraz statuje, powstaje firma Reg Grandi. Odbywa się pierwsze mistrzostwa Europy, na świat przychodzi Jean-Claude Van Damme, on Wam da, a powstaje Dominique Spisa w 1961 roku startu, w polskiej telewizji statuje telewizja, Krakowskie ośrodek telewizyjny i statuje Kukoj Krzyk, który nie był pierwszy czaturier na licencji, ale to już wiemy. Stawką był telewizor Barki Belweder. Statuje Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Gdańsku, który dwa lata później przenosi się do Sopotu. Statuje The Show oraz drugi program telewizji włoskiej Rai. Wraz z nim statuje Telegiornale edizione del Due. W kinach śniadanie Ultima Diego na świecie, a w 62 w polskiej telewizji, statują Wielka Gra i Jacek Jagatka. I 15 grudnia statuje Wrocławski Ośrodek Telewizyjny. W Polsce statuje program Trzeci polskiego Radia, na świat przychodzi Wołek Czarek, a do gry wchodzi Mary Bad, pierwsza w Polsce gra komputerowa. W światowych telewizjach statuje Shield Dominical, który potem zmieni nazwę na do Giganty, Sika, przygodę psa Huckleberry, a w nowy rok szkolny statuje. Z kolejnym ośrodkiem ITV czyli Channel Television w kinach pojawia się Dr. No, statuje Bundesliga, a statuje Sports Illustrated. Nie, 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 to nie o to chodzi. Na świat przychodzi Michael Jordan w 1963 roku. Statuje MOST, teatrzyk nowy i młodzieżowy klub telewizyjny, a również zaprezentowano telewizję kolorową. W 1963 roku otwarto to Amfiteatr Tysiąclecia Polski w Opolu. No i potem rozpoczyna się impreza Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. W kinach żona dla Australijczyka oraz truba trubadurzy z Krzysztofem Krawczykiem na czele. W 1963 roku powstaje Idź na Całość. Statuje czesko-słowacka telewizja, statuje doktor Wu. Oraz znikają, znika firma Review. W czeskiej telewizji również wywitowano premierowe wydanie Telewizji Nowini. W 1963 statują kasety magnetofonowe, a na świat przychodzi Barbara Stokl. To już wiecie o korku chodzi. W 1964 w Polsce statuje ekran z bratkiem Bolek i Lolek. A również odbywają się a w Tokio osłowywamy 7 złotych medali. Jeszcze nigdy takich złotych medali nie udało nam się zdobyć. Powstaje Griffin Production. Statuje program drugi BBC, który także. No. Wersja z i Ladi również statuje. Wabank. Ora programy Wabank i Top of the Pops. Na świecie. W innych wydarzeniach na świecie statuje Aqua, statuje Pozdrowienia z Rosji oraz na świat przychodzi Eli Maguire. W 67. powstaje tutaj ukochany kraj, Umiłowany kraj. W Polsce powstaje Order Uśmiechu, na świat przychodzi Szaza, statują sami swoi, a do gry wchodzi Festiwal Piosenki Żołnierskiej w półczynie stroju. Ty potem przenosi się do brzegu, Pierwszym kawalerem orderu śmiechu został profesor Victor Degas. W 67 roku powstaje Golden Shot. Powstaje Redy Bandeirante. Program brytyjskiej brytyjskiego BBC zostaje pierwszą telewizją w kolorze. A z gry żegna się What's My Line. BBC miała nową maskotkę. Jedną z bohaterek, taką dziewczynka, była twarzą planszy kontrolnej BBC, Kto jest związana po 10 dzień. Tu były próbne, te dwa poniżej to są próbne plansze kontrolne. W BBC również wyemitowano pierwsze plaże świąteczne. W 1967 roku w wymitowano wyemitowano podczas o 17 edycji Festiwalu w Luigi Tynko z piosenką Ciała Mare Ciała Mare zajmuje 12 miejsce i niestety potem umiera. Odbywa się pierwszy Super Bowl, powstaje TDK oraz powstają kategorie wiekowe z King w Ameryce. Statuje program drugi telewizji polskiej. Nasz w Polsce Gooding zawsze pierwszy w finale europejskich pucharów, a na świat przychodzi wokalista zespołu Boys. Niestety przegrywamy z dużo domę Just City. W 70 roku w świątynich telewizjach statuje Richie Tutu Hollywood Squares w Japonii oraz statuje Public Broadcasting Service. Powstaje Golden Harvest oraz Saint Germain. 62 powstają. W polskiej telewizji statują teleranek i Kot i... co? W Polsce na świat przychodzą Edyta Guriak i Norpi. A w igrzyskach w Monachium i w Sapporo zdobywamy... W Monachium zdobywamy tyle samo medali co w Tokio, a w Sapporo zdobywamy pierwsze złoto. Ale sukces był podczas naszych piłki doszej, naszej ukochanej piłki doszej, gdzie ogrywamy węgrów 2 do 1. To... W Światowych Telewizjach statuje program trzeci telewizji francuskiej. Do gry wchodzi Amerykańska Dobra taka nowa, oraz statuje Aberdale Firm. W tym samym dniu, 4 września, statują Gumbeat i The Joker's Wild. Statuje powstają w kinach, powstaje Ojciec Chrzesty, a do gry wchodzi Atari. W 1979 roku powstaje wyemitowano nową edycję Kabaretu starszych padów pod nazwą Kabaret jeszcze starszych padów, oraz pojawia się pszczuka Maja. Odbywa się ogólnopolskie konfrontacje dziecięcych zespołów starszych w Kolinie, które potem obecnie istnieje pod nazwą Międzynarodowe Dziecięce Festiwa Piosenki i Tańca w Kolinie. W... Na świecie statuje brytyjski matchgame czyli Blanket Black, do pilota Bullseye, powstaje Dick i program trzeci telewizji włoskiej Rai. Wśród ich premiera premiera dziennika program trzeciego. Na świecie Walkman się pojawia, powstaje firma Columbia Pictures Home Entertainment. W kinach pojawia się pierwsza część lodów na patyku, a do gry wchodzi The Fat Bang Band z piosenką King Team 3, które zostało krzyknięte jako pierwsza nagrał piosenką hip-hopową na świecie. Pat imat z Archivą napisał. Jakość, ale ważne, że jest. Polsat usuwał usunął z archiwum wydaje disco pol live i disco jak kilka lat temu. Jeszcze człowczy się, cztery czterasy były. No. Dziękuję za pochwałę, że jest. Ja tu, ja powiem to, jak nagrywałem, to nikt, ja tu zaskoczyłem, bo tutaj, tutaj też to był pomysł, oglądając te różne filmiki z VHS-ów, na przykład ktoś tu nagrał Piotr Dyski disco polo z vhs z Polsatu i się chwalił. No a tutaj chciałem wspomnieć, dziś notowania listy przybyłek w Polotivie Takie jest 2022 się tego wtedy przejdźmy do tej złotej trójki. Na trzeci, jak wiemy, łobuzy wiejskie granie, na drugi, Excited pokaż mi dziś spadek z, z pierwszego na drugie, wiejskie granie awans z piątego na trzecie, a na pierwszy awans z drugiego na pierwsze. afterparty tęsknie za tamtymi latami. 4 czerwca w dotowali Disco for Life były dwie piosenki jednego przyboju. Dwie piosenki jednego zespołu, przepraszam. Topki jeden to był ich piosenka, a drugie to dwóch innych artystów, czyli 10 miejsce Miły Pan Defis Topki wspólnie z Miłym Parem i Defisem Jeden to jest jedna noc. To jest dziwnym klipem, ale o tym dlaczego, co za chwilę. Oraz piosenka o nazwiec ban. Ale. Dlaczego? Bo ten kadr po lewej, może wszystko się wyjaśni. Gdy podczas jednego z kadrów widzimy, oczywiście, no buzie tych dwóch artystek. Ja bym się bał, gdyby ktoś tak. tak Właśnie ten kadr, to, to ja bym się bał, cały teledysk i nie, nie widzielibyś mi defisa i miłego pana, to by złote gdyby dostały. Ale jak to się skończy, nie wiemy. Jak widzimy, ale były jeszcze inne dziwne klipy. Między innymi to, co widzimy po prawej, czyli godzy wiatr EOEO tych pięknych i młodych. I tu widzimy tancerki z Brazylii, z, z klubu nocnego. Rzeczywiście, że to są Brazylijki. Ale powrót do tematu tacerek z Brazylii powrócono w kolejnym klipie, coraz bliżej. Były jeszcze inne dziwne klipy, między innymi, który yy, by, też był dziwnym klipem oraz teledysk Poczuj Bicie Serca z Repetuario Wasuta i Rodrigo Massa. No ale w sprawie tej wokalistki, która nie była absolutnie bez ubrań, ale w sprawie innego klipu, bardzo dziwnego. Gdy wrócę się z tym 19 bodajże był klip o nazwie Jesteśmy na tak. Gdy pas pierwszy w historii wokalistka zespołu Kamasuta. po pas, pas pierwszy była najseksowniejszą wokalistką Disco Polo. Ja bym się bał co by się wtedy wydarzyło. Że ona ma już męża, ona ma, już, prawdopodobnie ma dzieci, co tu się w ogóle wyrabia? Byłem dzi było to dziwne, ale te piosenki trafiły do datowania i tutaj rozpoczęliśmy wtedy odliczanie. W datowaniu 699 to samo doszło do jednego zespołu: Zespół Masters, śpiewane przez którym wokalistą był Paweł Jasirowski, Gdy na dziesiąte masce z piosenką chce. A na dziewiątym skalar z, w wdłacie ze skalałem U.A.S. U.S. z piosenką. A my jeszcze mamy czas. Taki z lat 90. Tutaj. No i niestety w kolejnym jubileuszu już 700 w datowaniu listy przebojów PoloTV żegnają się z datowaniem masę i US, lub U.A.S. Ktoś dziesiąty był boys i zapamiętaj mnie. A notowanie, wy... no i przejdźmy do podium. Na trzecim Sparek z drugiego na trzecie e, Ines dzieboj Rai. Na, na drugim awans z piątego na drugie Sherman Bobba. I na pierwszym tak jak sprzed tygodnia. Z kolei wyglądasz idealnie. To jest hip hop, pani disco polo. Sylwestrowe notowaniu listy przepływ PoloTV co towary wadę, się Wilato, kochana moja. Gdzie też widzieliśmy prezenterkę PoloTV w tym klipie? Przepraszam. No i zagrożony był Skolim, który spadł z czwartego na dziewiąte miejsce. No i podium na trzecim awans drugiego na trzecie topki czy Bosza kochać tak na drugi na pierwszy awanse o jedno oczko na drugi weekend żółkość awans z drugi z trzeciego na drugi i awans na pierwszy awans z drugiego na, z drugiego na pierwszy masę chcę ale był jeden zespół który chciałem o nim wspomnieć o jednej piosence, które w tym notowaniu przeszli do historii. to dlaczego. Gdyż w 13 września piosenka mama ostrzegała była na pierwszym. I to była wielka nowość. Kolejne notowania nie przy, przyniosły spore sukcesy, ale gdy <laughs> piosenka próbowała przejść na <laughs> szósty raz rzędu bez zmian, to spadli z pierwszego na trzecie. A wtedy zwycięzcą awansował z drugiego na pierwsze. Kordian góry moje góry to też bardzo fajna piosenka, ale bardzo piękna. No, ale w dotowaniu typu na topa były cztery piosenki sprzed lat. No, ale przejdźmy do piosenek sprzed lat, bo na trzy razy był Baltimore, Tarzan Boy, yy, widzę szóste miejsce, Modern Talking, You My Heart, You My Soul, na trzeciej top one Miła Moja, a na drugim Shazza Boyo a zwycięzco Daj to Głośniej Mama strzegała. Pamiętacie go co setkę? Ja obecnie już nie słuchałem, nie słuchałem, bo niestety od dwóch lat radia SK nie mam, bo... Nie, nie, od trzech lat, od trzech lat radia SK nie mam już w radiu, bo niestety najdajnik padł przez tych Chińczyków. No i co to się stało? Pierwszy zwycięzcą był Drasbus i The Shadows ale na pierwszą polską piosenkę na szczycie czekali dwa lata. Gdy Bezos z i z Kasią Wilk z piosenką Waszczę pierwsza polska piosenka wygrała notowanie. I jak wiemy, w poprzednim zwycięzcy o Gorącej Setki 2020 została Sanach z piosenką Szapan, czyli Jęska wpuszcza mnie. No a w Gorącej Setce 2021 na trzecim, Deutsch Podsiadaw i Witowa Bido i Daria Zawiałow, czyli i z piaseką i ciebie też. Na drugim, Ed Sheeran Bad Habits. A zwycięzcą została drugi raz rzędu? W Stanach i Witowa Bido, ale jazz. W pojedynku przeboju lat. Z, z, przeboju lata 2022 FFM. Na trzecim, Bryska kogoś lepszego przez niewielu nazwanych jako Dzięki. Na drugim Harry Styles As It Was. I notowanie wygrywa Sanach i Dawid Posiada z piseką Zdania Nadzieja. W notowaniu w gorącej setki. Na trzecim Harry Styles As It Was. Na drugim SB Mafia z piseką Lawenda. No znowu ten hip hop. Teraz radiosko, bo słucham tylko w internecie. Tu dużo piosenek obrażających Chińczyków, tam... Krytykujące różnych celebrytów itp. itd. No, a pierwsze miejsce i tu przypadek par, który wydarzył się par pierwszy. Sanach i... kwiat ja i Nie, ja się pomyliłem, ja się pomyliłem! Wtedy Kwiaty ja i Obłoni tylko dają tu pod świadł, ale przepraszam, miałem mało czasu, więc... Niestety bardzo przepraszam. Ostatnia nadzieja, i co tu się nagle okazało? Sanach został pierwszą artystką w historii całej gorącej setki, która wygrała trzy razy. Ale setne miejsce przypadło w udziale duetu Imagine Dragons Lil' Pump z piosenką Bones. No i to już widzicie. z, z jako, jakie słowa padły w pierwszych sekundach tej piosenki. Ale w przeboju roku 2020 w RFFM na 6 widz pod to, co masz ty. Na drugim salach nic dwa razy. A notowanie wygrywa kiedyś do ciebie wrócę. Mam nadzieję, że do piosenek, które ją banie powinno to trafić. W gorącej setce, bo tutaj podały tylko te z 21 i 21 i 2022, do notowania trafiły 5, 6 podium, 5 piosenek jak widzimy, 14 miejsce, czyli jak widzimy. Cześć jak się masz, śpiewała w duelecie z Soblem. W 22 roku szczary świat z kwiatem jabłoni, rzeczywiście. A na Eldorado z Zawiałow. Znana więcej niż piosenki Helsinki. Pamiętam ten cytat z drugiej zwiotki Nie przeklinać ciągle tak przy małym dziecku. A na 29 list dwa razy. W pojedynku na najlepszego polskiego artystę MTV EMA wygrał Rolf Kamiński. Eurowizja Dziecięca. Kto pamięta to show? No i jak wiemy, no, ale w pierwsze miejsce, no i tutaj już widzimy, no nie trzeba przedstawiać, ale niestety ten rok okazał się szczęśliwy, bo też trafiliśmy do czołowej dziesiątki, ale niestety pech. Ale po raz szósty z rzędu Człowa Dziesiątka z udziałem Polski, to powiem czy Co się wydarzy w 2023? Nie wiemy. Jeden z prowadzących, bo jak wiemy konkurs wygrała Francja. Jeden z prowadzących, który według mnie powinien prowadzić będzie Olivier Min. On naprawdę zasłużył według mnie. Peter House zapisał, w tym samym czasie gdy było sporo dobrych swaków Lace. Oczywiście, że bekonowe, serowe, dalej. Grondziskie robi, ale poza Polskę, a na Węgrzech są mega popularne. Primavera pizzowe i zwłaszcza karbowane Lace Max, kurczakowe. Dzisiejsza oferta dla Laceów to jest na no, się. Niedawno pojawił się Chips Lace inspirowany już swakami, między innymi Subway, KFC, Pizza Hut. Niedawno były piscy ze spodami z chipsów Lay's posypane. No, głowa mała. Ech, co tu dużo powiedzieć? No, nieważne. Igor Chojnacki napisał Jak wszyscy dobrze wiemy, ta jest gwiazdami w stacji Ojca Świętego nie mógł ruszyć 2 kwietnia dopiero dwa tygodnie później. Czyli 16 kwietnia 2005. Dziękuję za dobrą opinię. Wracając do unikatów, gdy mówiłem o piramidzie sprowadzącym milionerów w roli głównej, który trafił, fragment niestety 5-minutowy. Między innymi trafił fragment chciwości, czyli rząd za pieniądza z Mirkiem, z w roli głównej. Też unikat, też unikatami były zakończenie dnia z, z, z ostatnią. Z, 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 jeszcze ze statyczną placzą jedynki to też ulikat. Masz absolutną rację. Też Igor Chojdatki, bo oglądając komentarze w sprawie Danzela w w Nie Jezdio, był pierwszy, który oświadczył, że zwyciężył wtedy Danzel w twarz przymistają. Gratuluję Igorze. Jeżeli nas oglądasz Igorze, na pewno przechodzisz do historii za tą ciekawostkę. Igor Chojdacki nawet wspomniał o tych milionerach, gdzie już ogłosił, że już pięciu zwycięzców obecnie jest. Tymi przykładami, który chciałem dwa, to odcinek szósty 6, 6, serii, który początkowo miał być 11 kwietnia, a miał być prawdopodobnie, 20, a jest 25 kwietnia, i trzeci odcinek 34 serii. Patulmi Wesłowski napisał 9 stycznia 2003, dzień, który zaczął oglądać jeden z 10. No, z piątych te studiów, gdzie padają zabawne odpowiedzi. Było nawet pytanie: Ja pamiętam pytanie w familiadzie: Największe jezioro w Polsce. Jakie jest największe jezioro w Polsce? A ktoś powiedział, że Bajkał. Albo wymień imię smurfa, ktoś powiedział, że gapcio. <grywanie> Urządzenie z rurką. Yy, rurociąg, to było w sylwestrowej familiacie. Yy, coś prywatnego, a ktoś powiedział, że bielista. Jakie takie głupie odpowiedzi, takie zabawne. Co teraz z tym macie? Gdy wspomniałem, że w nowym roku, w dorocznym odcinku wamalk, i do tego jeszcze wygląda, nie wspomnę, kto, jakie, jaka pula wtedy już. Wystąpił Andrzej Zubalatov, to już obiecałem, że od, od 14 do 20 kwietnia 2022 wystąpił arcymistrz i jeden z pretendentów do prześladowców The Chasers, Marek Krukowski. No, to już wiemy. Ale poprzednie jako dziecko w pięciu odcinkach była Małgorzata Obota wcześniej była jako Małgorzata Czepek. No i wystąpiła w wielu teretniach, między innymi w milionerach, w Piramidzie, w Miliardzie w Rozumie. Yy, w jaka to melodia. no W wielu, wielu teryturijach. Nie pamiętam czy w krzew boje dotarła do fidału tygodnia. Gdzie walczyła o kwotę z banku kumulacji. Do tej pory pamiętam zapowiedź, gdzie ktoś rozpił 100 tysięcy złotych. Ja chciałem zobaczyć te odcinki z finałem, gdzie ktoś wygrał. Z finałem tygodnia. W odcinku Jubilon 500, 500 odcinku familialnym wystąpiły 3 mistrzynie, które wygrały 5 odcinków. Swyciciel została Małgorzata Oboda, wszystkie pieniądze trafiły na cele dobroczynne. Ale, no to już wiemy, że pan pierwszy za czasów babiarza bo to kobiety, aż to trzy kobiety były w tym teleturnieju, w tym odcinku. Zostając w Ciebie, mistrzów, bo przypadek chodzi o rodzinę Maronów, którzy wystąpili w Familiacie. Jeden z poznawalnych postaci był pan Darek, który wcześniej w 2019 wystąpił w Milionerach. Pamiętam, że wygrał 40 tysięcy. A osobą towarzyszącą została głowa rodziny Renata. Pani Renata też była doświadczona, prowadzi kuchnię Renaty. Nawet wysopiła w piekielnej kuchni pierwszej serii. Bo tutaj mamy intelektualistów. Pierwszy odcinek poszło bez problemów. 25 tysięcy w finale. Dwa kolejne niestety porażki. Ale. W sumie wygrali prawie z 30 200 zł, czyli z 30 196 zł. Ale to stało jest jeszcze w temacie familiary, bo wspominałem o turnieju mistrzów. Do tej pory staliśmy informację, że pier... w 2004 roku, roku turniej mistrzów wygrała rodzina kitów. Ale okazało się hitem. Ale te, które zasadczyłem, to zielone to ci, którzy wygrali milion. Czerwone, którzy nie wygrali miliona w finale w finał turnieju mistrzów. W 2009, jak wiemy, wygrała drużyna elektroników, stała się pierwszą drużyną w historii całej familii, która wygrała cały turniej. Gratulujemisów. No i efekt, przypadek? Nie sądzę. Ale jeszcze był jeden klasyk. Koło Fortuny, czas na wszystkich zwycięzców, 100 tysięcy w sezonie 2021-2022. Pierwsza była Marianna Nowakowska, zaraz z poprzedniego Q&A. Wygrała 109650 i ekspres 10 do kawy. No jak widzimy. W tym samym miesiącu w teledyniu Deuce Cube CBD zgra, udział zakończył Bruno, który wygrał 251 odcinków i wygrał. 1 26 170 euro i na dodatek został rekordzistą w historii całej francuskiej telewizji, żeby jeden uczestnik wygrał astronomiczną kwotę 1 26 100 euro poprzednio. Jak mówiłem, jak mówiłem, w przeliczeniu, po o tych rekordzistach mowa, w przeliczeniu wychodzi, uwaga, 4 104 680 zł. Poprzednimi rekordzistami, jeżeli chodzi o największej ilość odcinków, którzy wygrały, była Mary Christine, która w The Plus wygrała. 196 900 euro, czyli czyli, chwila, chwila 787 600 zł, i do dziś jej rekord w wygranych odcinkach jest niepobity. Była poprzednią rekordzistką świata, a brudna jest rekordzistą świata. Obecny jest. A rekordzistką, jeżeli chodzi o wygrane w tych turniejach, była Marie, która w francuskiej wersji milionerów, czyli Qui veut de millions? Wygrała milion euro. Jak widzimy tą planszę, jak widzimy Marie, nie ma nazwiska, a pod nim napis Milion euro. Nie ma napisu milioner, milionerka, to tylko jest tylko milion euro. 2 stycznia 1181 odcinku, jak widzimy, w pierwszym zwyczajnym odcinku Koła Fotury w 1922 roku wystąpił pan Rafał, który wygrał 107,5 tysiąca złotych, odkurzacz i zestaw postelany obiadowej i wykorzystał złotą kartę w finale. W tym samym dniu zmieniono zasady w fojakato melodia. Pojawił się z. W wymienionych piosenek jest piosenka za 400 zł, nie ma już szóstki za 400 może być nawet w szóstce, może tam jest. I tutaj mamy przykład. Na przykład w Twój mamy kobietę polski przebój. No ale wspominając finał roku, który miał miejsce. Pewna kobieta odkrywa piosenkę za 400 w trzech nutkach, to są było w fidale września, chyba pamiętam. No i pamiętam ta piosenkę, jej czarne oczy i Iwana Kowarenko. No i ta sama kobieta totalna do fidału, ale niestety pierwszy raz w historii fidału roków, jaka to melodia, nie udało jej się wygrać fidału. Taka drastyczna porażka kosztowała bardzo dużo. Mogła wygrać w sumie 200 tysięcy złotych. Ale w tym samym roku Cesar gwarancja. W odcinku, dzień wcześniej, bo dlaczego pierwszy zwyczajny odcinek, odbył się odcinek doroczny. Zaczynając od lewej, pan Bartłomiej, nie pamiętam ile wygrał, pani Marianna Nowakowska tutaj na środku, Przepraszam. Przepraszam bardzo serdecznie. Musiałem się bardzo załatwić. Dobra. Jak mówiłem, na środku stoi właśnie, jak widzimy, Marianna Nowakowska, jak widzimy, rekordzistka. No i na... Nie od prowadzących. Pan Zygmunt, rekordzista, to oczywiście ten pan Zygmunt, który 3 razy trafi po 2,5 tysiąca. Wygasło odcinku 66 6650, ale w sumie na cel dobroczyny przekazali 3650 zł. Dzień później bardzo z tymi pytają się, zostali. Tomasz W i Ida. Niestety i tak zwymiotowała czuła się niedobrze, bo biedna przejadła się to po primo po sylwestrowo-świątecznych wieczorach po sylwestowej nocy. I biedna Tomek Wu co zrobił? Spanikował, biedny spanikował, że przez kilkanaście dni go nie było. Więc pan Tomek wtedy go zastąpił. Ale też byli też tacy, którzy w sezonie 2021-2022 przewalili tyle pieniędzy. Pierwszym była, nie udało mi się zrobić zdjęcia, Maria, która wygrała 3200 zł i za giełdę i wykorzystała złotą kartę w finale, ale niestety się nie udało. Drugim był pan Mateusz, który też miał złotą kartę w ale niestety... Też przepalił 100. Stot... Ale wygrał 8900. Pamiętam, że miał lwa, ale nie widać go na zdjęciu. Który przyniósł mu szczęście? Szczęście z kołem było. Potrafił na maksymalną kwotę, ale nie udało się z hasłem. Pamiętam hasło: Finał konkursu Szopenowskiego. Zdałem hasło, ale on nie zdał. No nieszczęście gotowe. 4 dni później, w dzień mężczyzn. Hmm. Współpracującymi i zostały Ida i Iza. No taka współprowadząca. Czas na czas ciekawszy bo w tym roku 30 lecia programu. Pierwszy to najwyższe wygrana uczestnika po zanieczerpanym odcinku od paru lat. Pier Pan Mateusz wygrał chyba 55 tysięcy. i za proszę i nie to, jakie jeszcze nagrody wygrał. 50 tysięcy to była kwota w finale, kto zgarnął. Niestety połowa nagrody głównej, ale nieźle mu poszło. 17 marca Współpraca z Akwa została komentatorką. Jej partnerem w komentowaniu był Robert Elgendy, który komentował Konkurs Beast World 2021 No i pamiętamy triumf naszej polki. Kolejne to rekordowa wygrana w rundy pierwszej, gdzie pewna kobieta. Wygrała 7950 zł. Dobra. Ocik był pojedynek dużych prowadzących w familiacie: Konorbiego i Za jej Banta. Po lewej Dorbii i Sowebcy Dakrud powyżej 50 000 złotych. I współprowadząca i, i zespół Elbend. Obaj w, 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 w pierwszej części gry, czyli wygrali 2022 złote. Tyle samo ile ten rok ma. No, i w udało im się wygrać 25 tysięcy, czyli 27 tysięcy 22 w sumie. Uczestniczka, która weszła do fidalu, pokazuje, że uczestniczka prawie wszystkie zasadnicze. To za, to miejsce miało miejsce dwa razy w tym roku, ale jedną, pierwszą taką sytuację z tego roku mogę wspomnieć, par Bogdan, pari palianina pari dopiero to białe po zero. Pan bok miał 5550 zł zesawie praszowych i obot a pani Dorota wystrzeliła z procesu 6900 i koniec. Wygrała. Wygrała też fidał i 15 tysięcy W sumie wyszło 21 900 zł. Czy lata temu, jak wspomniałem w kiete 2000. A zaraz te tej wspomniał o tych uczestnikach to to już nie trzeba przedstawiać Prezent specjalnym Juvirus odcinku Tetu i jak wiemy, w roli gwiazd. W trzecim uczestnikiem jak wiemy był Barek Ksirożki i a druga była Halina Frąckowiak Ale Halina Frąckowiak była przeciwna triumfu amerykańskiego talent Sarah James mówiła to w wywiadzie w tym programie, ale ktoś by wspomniał o talk show. 10 września świętowaliśmy 5 obecnej wersji. Do serwisowego odcinka nie licząc trwającego, bo to już widzimy, też trzeba przedstawiać jak do tego doszło? Obecne te pola z amerykańskimi sektorami. Jak widzimy, złota Kata, Wildcard, card, graj dalej, free play, 500 ze zakiw zapytania, czy BCU Wedge, 3000 z sparku, 1 million dollar wedge, stop, loss turn, no i te price i surprise to już te ze starszych r. Ale chcielibyśmy wspomnieć o amerykańskich zasadach. Amerykański Mr. Wedge, początkowo raz miał 500 znakiem zapytania. W jednej był samochód, a w drugiej bankrut. Obecnie, potem już było, było złoty bankrut, a tu mieliśmy fioletowy bankrut. Chyba tak to było. Obecnie Mr. Wedge, w jednej z nich jest 10 tysięcy dolarów, a w drugiej bankrut. No ale trzeba wspomnieć o naszej wersji 3000 Zesaki zapytania, milion dolarów z barkrutami. Na czym ono polega? Sami ocenić. Bo tutaj. Ale w sprawie tego 1000 Zesaki zapytania, Jeżeli odgadłeś, jeżeli ta litera o 2000 tysiące, tysiące, a potem mogłeś się sytuacji wziąć 2000, czy odkryć. No ale przejdźmy do tego miliona dolarów z barkrutami. Jeżeli uczestni trafił na ten sektor, tę centralną część, tą zieloną, to musiał odgadać popraw, poprawną spółgłoskę. Jeżeli trafił, to miał kartę z milionem dolarów. Ale jeżeli trafił na Kruta, lub miał mniej pieniędzy od poprzedników w ludach nasadniczych, to kata była unieważniona. Jeżeli zadziałał, to dotarł do fidał z tą kartą i w jednej z 23 kopet ukryła się kopeta właśnie z tym, oto to nazwa obecnie. Milion dolarów. Do tej pory, szczesiwcami, którzy trafili na astronomiczną kwotę, były trzy kobiety: trzy kobiety, żadnych mężczyzn. A to te pola, które według mnie powinny trafić w pol do polskiej wersji koła fortuny. Ale w, pamiętam zasady, to już o tym wspomnę. Pierwszym jest amerykański Express 1000. Czyli szyb, ekspresowe 1000 dolarów w takim wolnym tłumaczeniu. W Polsce mogą być szybkie 500. By taki tytuł się nazywał. Uczestnik odgaduje i otrzymuje 1000 dolarów. Jeżeli ukazuje się dwa razy, to 2000. I, I prowadzący pyta, czy chce grać o ekspresowe 1000 lub zabrać właśnie te 2000, czy zakręcić kołem. Może, ale nie musi. Więc, jeżeli zagra, to wtedy otrzyma 1000 dolarów. TP, te, te, jeżeli kupi samogłoskę, to traci 250 dolarów. Ale, jeżeli wygra, to już zwa bardzo dużo pieniędzy. Jeżeli jakiś cud, jeden fałszywy ruch, błęda samogłoska, ta Słowogłoska, błęde hasło, BANKRUT! To będzie straszny cios dla danego uczestnika. Drugi jest PÓŁ SAMOCHODU. Jeżeli uczestnik trafi na to pole, to otrzyma tabliczkę z napisem TO A HALF CAR. Jeżeli będzie miał dwa takie tabliczki i wygra tą rundę, to łączymy w jedną jedyną całość i ma cały samochód. Uczestniczka, która wcześniej zbyła górną nagrodę, znowu wysopiła w programie. Tą uczestniczką była pani Magdalena. Nie wiem, czy to jest ta podobna, co tu widzimy. W odcinku z 26 lutego, jak widzimy za czasów Brzozowskiego, wygrała 2,5 tysiąca zesokiem praszowych i zawochód. Niestety, tym razem jej się nie udało. Świętowaliśmy 30-lecie programu drugiego października, ale, żeby wspomnieć poprzednie wzory naszych kół. Wtedy tak wyglądało pierwsze koło, no i wtedy zamiast stopu była nazwa strata kolejki. Pojrzą się takie sektory z zagadami meble itp itd. a maksymalna kwota w rundach z pierwszych przed eliminacjami do finału było 17,5 miliona złotych, czyli 1750 nowych. A maksymalna w eliminacjach po finale było 25 milionów złotych czyli 2,5 tysiąca, oto tutaj widzimy kolejne Jesz... i no i w 1995, gdy była już denominacja złotego, to już były stawki te nowsze. Ale już w latach czasów, gdy prowadził yy, Mikulski, by nawet tutaj, jak widzimy, nagroda, tutaj ten sektor od 1994 było no w latach 95-98 była super premia. W latach 2007-2009, czyli era Krzysztofa Tyńca, były różne takie sektory nowe. Między innymi na przykład sklep internetowy, który wcześniej był pod nazwą Sklep było AGD była wycieczka, skuter, nawet był telewizor LCD. Również się brakowało słynnych słudych. Było nawet się w pierwszych kilku odcinkach, ale niestety potem zrezygnowano. Słynny był stop. i tu były premiery, na przykład 500 z takiego zapytania, oraz poprzednika 3000 z parkutami, czyli 10 tysięcy z parkutami, ale Musi odgadać poprawę spółkowskiej. Była dwukrotnie. Nie dodaliśmy kolejnych 10 tysięcy, tylko miałeś 10 tysięcy. Współprowadząca w pierwszych historycznym wydaniu specjalnych w i Piety ryzyka, socja celerytów. Ta właśnie wygrała. 30 października wysofia i wygrała 15 200 złotych. Uczestnik, który odgadł hasło w ostatniej sekundzie i bank. Ocinku z 16 października pan Sławomir, nie mylić się z panem zapałą, wygrał 104 450, czyli w ostatniej sekundzie odgadł hasło. Poprzedni taki przypadek miał miejsce 17 września 2016, gdy pan Arkadiusz wygrał chyba, nie pamiętam, 4350 zł, chyba pamiętam. Nie ja pamiętam jakieś nagrody, a jedną z nagród, który pamiętam, był program. Droga antywirusowa, taka pierwotna nagroda rudy tak wtedy było. No i w finale wygrał samochód powiem kategoria rzecz. Hasło przyjął Studa Kontrabasowa i też odgrywał w ostatniej sekundzie. Dwa miesiące później, pan Sławomir wystąpił w specjalnym odcinku koła Fortuny. Wraz z dwoma innymi uczestnikami. Panem Rafałem, też zwycięzcą 100 tysięcy. Oraz pani Danuta, która wygrała najwięcej spośród dwóch, czyli 5700. Żeby wszystko zsumować. W sumie wychodzi 9500. I wygrali w finale 30 tysięcy, czyli 39,5 tysiąca złotych. I przekazali na cele dobroczynne. W gdzie w rudzie z kołem wygrał więcej niż 5 tysięcy doszło w rudzie pierwszej 3, doszło nie licząc od przyspieszonej i startowej i czwartej. Najwięcej wspierał pan Kamil, który wygrał 13 tysięcy 550, no i w finale wygrał 25 000, czyli 38 550 złotych. No Ale w drugie Czwartej już wszystko bo wiadomo, że już wszyscy mają kasę, bo Norbi współprowadząca też y, są szczęśliwi. Były i obecnie prowadzący w tetoni wiedzy i ryzyka w tym samym dniu, chyba pamiętam, Norbi 10 600 zł Marek Sirocki 8100 a Rafał, ten były prowadzący 33 soda da dodatek, jest obecnym rekordzistą. Dlaczego listopada doszło do afery ubraniowej współprowadzącej? Do większość widzów to prześwitowały jej Pobalczowy piustonosz. Nie wiemy, czy rzeczywiście to było tak naprawdę, albo nie było. Nie wiemy. Poprzedni taki przypadek, jeden ze słydych, taki, który znalazłem, miał miejsce 13 marca. Wtedy był prześwitowany jej piustonosz. Kolejny wielokrotny uczestnik jaka to melodia w turnieju. Wysopił pan Marian, który wygrał 57 200, z czego 7200 wygrał w rundach zasadniczych. No ale też trafił na połowę nagrody głównej. No, też nieźle, ale... No. Najgłupszy uczeknik, który kupił wszystkie samogłoski i podać poprawne hasło. Pan Maciej nie pamiętał, ile wtedy wygrał, ale wykorzystał złotą kartę w finale. 21 listopada w rundzie to są hasło... Na trzy szkownik kilku jadek. Pamiętam kategorię bohater filmowy. Największa utrata podczas sektora 500 za takie zapytania. Pani Ewa o odcinku z 10 grudnia miała 4650 zł. Chciała odkryć 500, ale niestety się nie udało, bo straciła wszystko. Poprzedni rekord była Poprzedniej poprzedni pechowy rekord należał do Pani Barbary, która Miała przed sykiem 3900 no ale niestety niestety porażka. W Sylwestrowym odcinku najdłużej życzujący prowadzący w historii polskiej wersji Teteliako Tutaj został Norbi. W tym Sylwester odcinku rok ze zwycza, zwyczajny odcinek, pierwszy zwyczajny odcinek roku skończył się astronomiczną kwotą w finale, który ktoś wygrał. No, a zakończył się też, wygrał w finale, niestety, ćwieć nagrody grody głównej. W tym roku, w 2023, podajże w marcu, padnie rekord najdłużej rzędującej współpracującej w historii polskiej wersji. <laughs> Goofies 1999 napisał. W pierwszych latach Imperial wydał także filmy rzadkie. Później tego nie robił na rzecz filmów Disney'a w ostatnich latach. Wydawał też płyty DVD na przykład ze spaczbowym Karcia z Sopoty moją ulubioną kreskówkę. Ach, to pamięta te czasy. Uchorobal. Symfonia terapeutyczna, to też fajny odcinek. Niedawno nawet. Czarnogórana. Czarnoniada to też bardzo zabawny odcinek. I czekałem na tą słynną Czarnoniadę. Potrzebna pomoc. Ale te najgłupsze to były na przykład Witajcie w Kuble Pomej, gdzie plankton skrzywdził z i nie przeżył jeszcze. Ale na końcu już przeżył i tyle. Ale w poprzednim Curtain wspomniałem o tym, kto sobie ustawił na Okasa 96. W 1991 roku, z lewą kasetę jak wiem, wygrał Neptun Video Center, a nagrodę wideo otrzymał Tequila Sunrise. Nie wiem dlaczego. No to wyróżnienia specjalne. Nie będę wspominał, bo większość wie o co chodzi. W notowaniu, kto wtedy wygrał to wideo oko. Jak widzimy. Tylko jeden film mam w swojej kolekcji: Czarny Orzeł, wydanie przez firmę Elgas. W dotowaniu gruziowym listy przyboju w Cinema Press Video wygrał. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, ale żaden z wymienionych filmów nie, nie mam w swojej kolekcji. W notowaniu marca 1996 wygrał Młode Wilki, która była jako nowość, żeby było zabawniej. Flip w wakacyjnym notowaniu 1996 wygrał Waleczne Serce. W październiku że bez wygrał film Nagła Śmierć. Na a wygrała Góra Dantego. Ale niedawno VHS wpuścił już te unikaty, w jednej Czówki Videonet, Ask, Videohit, Videoprokop, Bytex, Bazwar, Bravo, Adalbert, Venus... nie, to było kiedyś unikatowe, Sonpol TV Production, Koga Film, Aneko, Muza, ta pierwsza czówka i Karo. Jeden z przykładów, jeżeli chodzi o te kraje, które miały te inne czołówki, miało miejsce między w Grecji. Kiedy powstała firma Mister Video, a potem trafiło do Polski, to samo miejsce miało w firmie Medusa Video i Symbol Video Productions. Luke Ajax. Fajne! Oglądałem nawet w latach 90 w czas pierwszych stacji telewizji satelitanej. Ach, to były czasy, wyobraźcie sobie. Moje dzieciństwo z telewizjami satelitarnymi, tymi przykładami są MCS na przykład, Super RTL, Telewizja Hiszpańska, i CNBC, ProSieben, 7 Sat1, MTV2 Pop i te inne. Również miał miejsce uh, Drive Millionaire Euro Woche w niebieskich milionerach. Czyli tuli o 3 miliony euro. Tylko te lata 2022 wspomnę. Jeżeli uczestnik miał wygrał więcej niż 16 tysięcy, wchodził do finału. W nowym roku będzie już w piątki. Jeżeli miał, to tak jak widzimy te. Bo wszyscy mieli te cztery koła. Ale po emisji drugiego odcinka eliminacyjnego, to gry o 3 miniony do finału 3 miniony, wyemitowano Dost Fenomen Pechu Gluk, a to bohaterowie. Ronald Holter, Vincent Sebastian Langrock, Sushi Kumar, Profesor Kurt Freise, Malek Grabher, jakaś tam kobieta, Heike Schulz i Charles Ingram. Potem wyemitowano Provis Vision Twadend und też nie powiem, co tam W finale stawką było 3 miliony Jedyny projekt gwarantowany było 1000 euro jak widzimy. Również nie brakowało premiery tego programu Back to, wspomniana na początku programu. Wspomnę te niewymienione nie lata, to był rok. W 1982 statuje telewiz Lubelski Ośrodek Telewizyjny, statują TikTok tak Doma przedszkole a nawet premier ma załoga G. W 1982 statuje pierwsze dotowane listy przemówień w programie Trzeciego Polskiego Radia. Polska wygrywa brąz na Mistrzostwach w Hiszpanii. A na świat przychodzi Krzysztof Wójcik. No to już wiecie o kogo chodzi. W światowych telewizjach statuje Countdown, czyli brytyjska wersja yy, The Ciple pojawia się nieustraszony. Statują trzy nowe stacje nadawcze ITV, czyli TSW, TVS i Central. Powstaje nawet firma CBS Broadcast International. Nasz, również pojawia się płyta Thriller, pojawiają się płyty Compact, otwiera CD, powstaje BRB International oraz powstaje i e Electronic Arts, czyli EA. Pierwszą płytą była, był Billy Joel 52 Ulica. W 1984 roku w polskiej telewizji startuje pomysłowy w 7 życzeń i 5 dni z życia emeryta. W Polsce powstaje zespół Bireful, Polska nie jedzie na Igrzyska w Los Angeles, pojawia się do wariatów, pierwsza część przygód Adasia Miałczyńskiego, a nawet powstaje firma ITI Home Video. W światowych telewizjach powstaje firma Sava Productions, pojawia się, pojawiają się policjanci z Miami, powstaje telewizja, statuje pierwsza. Prywat, komercyjna sesja telewizyjna z niebiec Zachodnich PKS, a do gry wchodzi MTV Video Music Awards. W świat, na świecie powstaje Terminator, Touchstone, pojawia się Terminator, powstaje Touchstone Films, statuje Bold Dash. a Domino's Piece po raz pierwszy statuje z szalonym pomysłem. Pizza na telefon. 30 minut dostawy. Jeżeli było dłużej niż 30 minut, otrzymałeś pizzę za darmo. Niestety, takiej promocji już nigdy nie będzie. W 1987 roku statuje panorama Dnia w polskiej telewizji Kachyl Polski, a w wrocławskim ośrodku telewizyjnym statuje Ojczyzna Polszczyzna. Premier także miała białoła nie zapomni wyłączyć odbiornika. W kinach pojawia się nad Niewden, powstaje Contal International Limited, a na świat przychodzi Kamil Stoch. W światowych telewizjach statuje brytyjskie 1 z 10, czyli 15 to 1. Powstaje firma Vindibona Productions. Dochodzi do zhakowania amerykańskiego HBO. A do gry wchodzi, t z gry żegna się TVC, TV6 francuskie. Jeden z, drugim takim przykładem jest Max Hettum Incident. Na świecie. Powstaje zespół de D'Souris, O, to był mocny beat tego zespołu. Zaraz wielu innymi Doody de Fully, Folie, La Niet, czy Bell Bell Bell. Powstaje wypożyczalnia Blockbuster Video, powstaje firma Blue Sky, a New York Times ma, 10... 14 września ma 1612 stron i waży 5,4 kg. W 90 roku w polskiej telewizji statuje, fakty? Statuje Rzeszowski Ośrodek Telewizyjny. W Simpsonowie statuje w telewizji Katowice, ale niestety nie ukazuje się. Rok później go nie ma, bo ta pirata była retransmisją ze Sky One. A w jedyce i w statuje NBA. 15 stycznia statuje pierwsza polska ko komercyjna stacja radiowa Radio Polska Powstaje Video rondo, statuje czasopismo Cinema Press Video, a na świat przychodzi Ida. W światowych telewizjach statuje Lick Lady Fort Boyard, czyli klucze Fortu Boyard. W BBC One wyemitowano pierwsze wydanie Master szefa. nie tego co znamy do dziś. Statuje OK3, program trzeci telewizji czechosłowackiej. Oraz statuje The Simpsons. Również statowały trzy inne wersje Fort Boyard na świecie. W Holandii Dislutus van Fort Boyard, w Szwecji van Gada van a w Sazanis po prostu Fort Boyard. Jeden z mega hitów Simpsonów jest The Ancient Scratchy Show. Gdzie morduje, krzywdzi na śmierć kota. 90 roku w 1990 roku WrestleMania odbywa się pas pierwszy poza Stanami Zjednoczonymi. To nie jest wcale Prima Priest, ale przyszło 67 668 widzów. Ultimate High Warrior przegrywa z Hulkiem Hoganem. Wygrywa z Hulkiem Hoganem. Powstaje Super Nintendo. Powstaje Warner Bros. Animation. A do gry wchodzi Kevin Sam w domu. 1991 roku w polskiej telewizji statuje ziarno. Ten gościu po lewej to Dysia, legenda ziarna. A tu widzimy to drugą od prawej to redaktorka całego ziarna. I bohaterów jest legendary ksiądz-biskup Długosz, który. Znany jest między z piosenki i Tańczy, wywiniany z jednej z odcinków piosenek, które rejon Jacka Tomkowicza. Statuje Bydgoszki Ośrodek Telewizyjny, wcześniej jako Bydgoszko-Toruński. Wtedy program pierwszy rozpoczyna z powrotem emisję Eurowizyjnej Transmisji i konkursu piosenki Eurowizji. Gdzie? Jeden z prowadzących był Tutu kotunio? A w programie drugim startuje program, który miał być początkowo programem na ferie bożonarodzeniowe. Rób ta co chce, czyli rock'n'rollowa jazda bez strzymanki. W, w jeden z odcinków zaproszono Więcej z Staśka Wikulskiego, gdzie w budurze Klosa wypowiedział słynną kwestię: Kapitan Kloss nie pije, nie pali, nie marowali. A porucznik Marewicz, co? To samo. Nie pije, nie pali, nie marowali. Ja bym dołożył do tego swoją kwestię. W pierwszej transmisji eurowizyjnej Franc był remis. Więc kto miał więcej 12, 11, 10 itp. itd. W było tyle samo, ale 11 zwyciężyła Szwecja i to oni wygrali konkurs. W Polsce pojawia się czasopismo Bravo: pojawia się pierwszy Pegasus MT67DX. Pucharze z Pucharów w jednej z. Tak chyba to było ćwieć Legia Warszawa przegrywa z Manchester United, a do gry wchodzi Radio S. W światowej telewizji. Sat eins z Wythwoodium The Records wydaje płytę The Music for Sat 1 Statuje Juris Show. Powstaje firma HBO Independent Productions. A statuje Fox Kids Network. Na świecie z, 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 umiera Freddie Mercury. Odbywa się jubileuszowa Super Bowl z Betamax. A do gry wchodzi Mega CD, dodatek do Sega Genesis czy Sega Mega Drive. Odbywa się pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 7 marca swoją premiera ma Polonia 1. Program pierwszy startuje z szalonym programem Miliard w rozumie. Zalazę nawet zapowiedź, kto się wrzucił zapowiedź pierwszego odcinka. Melodia do tej zapowiedzi bardzo mocna, a w Polsce wyemitowano pierwsze wydanie informacji. Polonia 1 miała swoje stacje nadawcze. Między nie Doma Telewizja Warszawa, Telewizja Kopernikus, Echo, yy, Krater, Morze, Opole, Le Rondo, TVS, TVX, Neptun, czyli Teletop, Telewizja Niezależna Lublin, Tele24 i Telewizja Centrum. W Polsce Ełka słuchi i Legia Warszawa żegna się z UEFA Champions League, a do gry wchodzi Lech Poznań. Bajtek wydaje swój set numer. Na świat przychodzi je Wafarna, a Pikcyce wydają słynną wojnę Plemników, Gdzie sponsorem płyty była firma radio RMFFM. Rok później RMFFM przez tą płytę dostała koncesję. Wraz dostało Radio Z, Radio Maria i Polsat. W 1993 roku startuje ekscytujący i pełne napięcia teleturniej Le Go de Pago Pago. W fabank w Ameryce ktoś wygrał tylko jednego dolara i wygrał cały odcinek. W 1 stycznia startuje program GMTV, Carlton, Meridian i West Country, a w niemieckim hotelu znika teleturniej dla dorosłych Tutti Frutti. Na świecie powstaje firma Sonic Computer Entertainment. Powstaje nawet Super Mario Bros. W poniedziałki odbywa się pierwsza gala WWE WWF RAW. A pojawia się czasopismo Nickelodeon Magazine. W Polsce nie było chyba. W 1998 powstaje polska wersja Cartoon Network. Do dziś Emicus tak jako najdłużej urzędujący kanał dla dzieci w Polsce. Koło Furtuny, pojawia się biodowe Lata, a nawet 1 kwietnia w Wiadomościach chodzi, do Pożaru Studia. Wśród programów co nie miara, wśród tych przykładów jest oczywiście Laboratorium Dextera, Podwójne Życie Agony klana Klan Atomówki, Serial i tym podobne. Nie brakuje także bloków telewizyjnych, między innymi Cartoon Cartoons, tunami czy nawet yy, yy, czy nawet Turner Classic Movies, a nawet sketuni. W 1998 roku wyemitowano, powstaje polska wersja Hollywood Video. Odbyła się pierwsze lasowanie Twojego szczęśliwego numerka. Pojawia się Opera FM, a znika Cinema Press Video. W 1998 roku King World i Harper Productions Podpisują kontrakt z 72 dolarów na produkcję kolejnych odcinków Prawie Show. W brytyjskim Channel 5 debiutuje Fort Boyard. W TV wyemitowano Show Davirata. Nie wiem czy podczas żałoby narodowej z 2022, gdy Pele umarł, wyemitowano też ten program. A nawet statuje RFOSAT, czyli France, u której już jej go nie ma. W 1998 roku w Kidach pojawia się, dawno temu w trawie, Chicago Bulls z Michael Jordanem, odgrywa swój ostatni becz, to jest jego ostatni taniec, gdy wygrywają 4-2 z Utah Jazz. Powstaje Entertainment Rights i MTech. Wówczas trzecim znika bank wyemitowano pierwsze wydanie Jestem Jaki Jestem oraz pojawia się telewizja Trwam w Polsce pojawia się I kto je jedzie na Eurowizję i zajmuje siódme miejsce w francuskim Stow Michał Kwiatkowski przegrywa w finale z Elodie Fritsch. pojawia się czasowo Fakt a Polska wygrywa, Polskie Złotka wygrywają Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn Wkrótce się trzeci znika BBC Choice. W amerykańskiej dobrej scenie odbywa się pierwszy historyczny Million Dollar Spectacular. Oliver Mint zostaje nowym prowadzącym Fort Boyard. A w Australii pojawia się grasz, czy nie grasz. W pilotażu odcinku, jak doskonale pamiętam, wziął propozycję banku, wziął walizkę, a w walizce był niestety maksymalna kwota. W 2003 roku odbywa się pierwsza Eurowizja dla dzieci. która odbywa się w Kopenhadze, wygrywa Chorwat. W 2000... Cristiano wchodzi do Manchester United za 15 milionów euro. Powstaje Pan European Game Information, czyli PEGI. A do kini trafia gdzie jest Nemo. W szósty pojawia się polski Disney Channel, pojawia się najsłabsza, najsłabsza ogniwa, pojawia się Sylwestra Moc Przebojów. Do tej pory, <coughs> Sylwestra Moc Przebojów odbyła się w pięciu miastach polskich. Jedno z tych miast miała dwa loka lokalizacje, a jeden raz odłożył się w studiu programu Twój twarz znajomo. Do tej pory pamiętam tego Sylwestra. Ja nie oglądałem, ale pamiętam, że prowadziła ta Marcelinka. Pamiętam, że to było. W te... nowy rok przywitali śpiewacy operowi. Ferre pamiętam, leciał po północy, leciał Radio of My Life, a potem leciał Happy New Year Abbey. Ale oglądała niemieckie, niemieckie odliczanie do Nowego Roku i czekała na ten moment. Na tą, I ta grafika witająca nowy rok w etl to było bardzo. W no I tutaj nie było tutaj grafik w takich, takich fajerwetkach. To była taka wzruszająca scena z tą grafiką. W 2006 I pojawia się Paweł Jumper znikają polskie fauchasy a w Turynie zdobywamy dwa kolejne medale zimowe. W ProSieben wyemitowano pierwsze wydanie Schlag rap. W telewizji WCIU, czyli program 26, wyemitnika telewizyjny South Train. W NBC wyemitowano amerykański wam Talent, który był pierwszym, który wyemitowano, ale Brytyjczycy byli pierwsi, którzy stworzyli, ale wyemitowali rok później a nawet powstaje firma CBS Permanent Television. Pierwszy zwycięzca głównej nagrody był Matthias, który wygrał 1,5 miliona euro. Rekordzistą był pan Brent, który w 2012 roku w świątecznym odcinku wygrał 3,5 miliona euro, czyli 14 milionów złotych, co na dodatek jest najwyższą wygraną w historii całej niemieckiej telewizji. Na świecie pojawia się PlayStation 3, pojawia się Blu-ray, pojawia się Mission Impossible 3. O przepraszam Państwa. A nawet do gry wchodzi... Nie, 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 nie. Umiera Steve Irwin. W 2007 pojawia się Owsiak TV. W Xtreme Channel Xtreme wyemitowano WWE. W czworce wyemitowano Big Brothera, a w pulsie wyemitowano pierwsze wydanie: Czy jesteś mądrzejszy od piątko klasisty? W 2007 roku na świat przychodzi Vicky Gabor. Polska i Ukraina będą organizować Euro 2012. Odpływa się Euro... Polska jedzie na Euro 2008, które jak wiemy wygraliśmy wtedy z Belgią, a do polskiej prasy wchodzi Top Gear. Rywalami naszych i Ukraińców byli Chorwacja i Włochy. Chorwacja wspólna, Chorwacja, Węgry oraz Włochy. Pojawiła się francuska wersja tak, to leciło, czyli duble pal de parole. Prowadzi Nagi rok, co to imię Nagi. Pojawił się brytyjski, mam talent. Statuje BBC HD. A do amerykańskiej dobrej ceny żegna się Bobaka wchodzi Drew Carey. W 2007 na świecie pojawia się konsola Nintendo Wii. W kinach pojawia się Shrek 3. Znikają vhs -y, a nawet znika oficjalny amerykański PlayStation Magazine. W 2009 pojawia się disk Powraca Disco. Po live. Na parę i Siedzy w Entusacie, a potem był czas na ITV. Ale w wersji ITV prowadzący jest wokalist. jeden z członków zespołu muzycznego Classic. Tego nie trzeba Państwu przedstawić, bo jak ktoś wie o co chodzi. Pojawia się Snicka Hugo, Snicka Jetix, a do gry wchodzi Holy the Wall, który niestety w tym samym roku znika. Do Polski przyjeżdża Madonna, Polska wygrywa z Francją mistrzostwa Europy w siatkówce w Auschwitz. Orlando Maddix z wygrywa, przegrywa z Los Angeles Lakers w finale NBA. A na świat przychodzi Sarah James. W 2009 roku jest niesprzedanego pilota The Million Dollar Pyramid. Znika Rich Grady Productions. Production. Pojawia się kostka lub Sześcian. A, w BBC, a nawet pojawia się z BBC Prime. Umiera Michael Jackson, odbywa się 25. jubileuszowa w Wrestlemania, gdzie w jubileuszową walkę wieczoru wygrywa Triple H, a Cristiano Ronaldo przenosi się do Realu Madrid. a w kinach pojawia się Terminator ocalenie. W 2010 roku Zika Jetix Play, Zika Moment Prawdy, a do gry wchodzi Cartoon Network Dance Club. W 2010 pojawi się VHS Hell, Robert Lewandowski przenosi się z ekstraklasowego kolejorza do Borussia Dotwódz Dotwood z Buttesligi. Vancouver Pass, po 38 latach przerwy zdobywamy kolejne złoto. A do Polski na Sylwestra wchodzi przyjeżdża Rockset. Na światowej telewizji pojawił się brytyjski postaw na minion, Sika Zika Chowder. Do amerykańskiej wersji postaw dochodzi do skandalu. A nawet pojawił się Rai Tinko. W kategorii Inventions zostali takie pytania, które z wymienionych produktów była sprzedana jako pierwsza? Mac Computer Macintosh, Sony Walkman i post Poprawda przedziwy było cały Walker, ale niestety, po chwili okazało się, że poprawda to jest Post In Notes. W 2010 Hiszpania wygrywa mistrzostwa świata. W kinach pojawia się najbardziej wulgarny film dla dzieci. Mega mind, czyli Mega Mocny. Dużo wulgaryzmów w tam filmie występuje. W Polsce też. W całym świecie, te które są na dużo wulgaryzmów tam się znajdują. To jest straszny film w historii całego DreamWorksu. A powstaje duży na Philadelphia Union. Ale o mundialu też wspomniano w MTV EMA. Które odbyły się oczywiście w Madrycie. Ale niestety, rok 2030 był nieszczęśliwy dla niewielu. Katar organizuje Mistrzostwa Świata w 2022. W Katarze, gdy ogłoszono, kto jest gospodarzem, wystrzeliwano sztuczne ognie. <grych> Ale na YouTube nie ma, niestety, na tej stronie nie ma niestety. Czas na pytania od was. Ty klawiat, twista, logo, wideo, super guy, 6, napisał. Masz jakieś podwójne kasety 4hz, czyli dwie te same? Ja pewnie mam trzy. Niedobrze dałem kolego podwójne kasety, bo też i te hz Ale w tej kolekcji coś wspomnę o tych, ale takie, które mają i do wersji początków, ale nie, nie trzeba. Nie trzeba. Ale widziała, że wolę mieć te inne wersje początków nawet. Na co napisał? Czy to płyta przegrana na kasetę? Nie. Nie o to chodzi. To, jak ktoś tak właśnie zostało, właśnie. Rodriguez PLRS Audio to zapisał. Hej, wstaw więcej filmu, Kto zaczął tej kasety wspomnienia za dzieciaka. Może kiedyś to zrobię. Jeszcze nie mam przegrywacza nowego, ale to się kiedyś da załatwić. Jakub Adler z jakiej przerwy filmu czali fabryka czekolady? To było 26 grudnia. Dobrze, to Maciej Kwiatkowski oficjalnie czy ta gra będzie na komputerze czy na komórce? Na komputerze ta brytyjski Najsłabszy Ogniwo jest, na PlayStation jak mówiłem jest, na PlayStation 2 też jest. Ale była też wersja na DVD, nie pamiętam co tam, Nikt tam... ale chciałem się przystać do czegoś, bo na moje... Nie, nie dobra, nie dobra, nieważne. ja napisała. Albo kto pisał. Mam pytanie, czy ma pan kasetę z filmem Raggedy N and Teddy American the Adventure the Film z Raggedy N? Nie. Nie mam Al, ale, nie, 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 nie. albo mam, albo nie mam. To taki żacik, czy mam, czy. że nie mam, to, nie, to już jest żart. Ale czy rzeczywiście? Czy może prawda? Albo fałsz? To o tym wspomnę w mojej kolekcji kaset VHS, bo tam będzie Goofies99 napisał. Jak nazywa się Twoja kaseta ze Smurfami? Ja mam tutaj trzy części. Pamiętam Marco Smurf i pierwszymi przyjaci, na przykład. Pamiętam, nie pamiętam tytułów, ale w mojej kolekcji jest opisane. No, czas zapytania pytania e-mailowe od Was. Proszę pana, czy mógłbyś tak jak z w tym temacie, 10 śmiesznych odpowiedzi wpadek w studiach. Pozdrawiam, Ingor i Mama. Pozdrawiamy, dołączam się do tych pozdrowień. Nie będzie już więcej takich odcinków, ale chciałbym się przystać, że jest playlista. Warto, warto obejrzeć, bo tutaj mamy więcej niż 10, ale jaka będzie wasza decyzja, zobaczymy. No to tak, kończymy ten jubileuszowe 5-letnie wydanie. Kwiat tej Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.